Witam w dzisiejszym wydaniu. W mojej dzisiejszej prezentacji poruszę tematy środków, które ogólnie, przynajmniej w ostatnim czasie, nie są dopuszczane do użytku medycznego, ponieważ przez współczesną farmakologię zostały zakwalifikowane jako właściwie trucizny, większość z nich tak naprawdę. Tymczasem okazuje się, że pewne środki były używane już przez nasze babcie, przez naszych dziadków i używali tych środków z powodzeniem. Natomiast w pewnym momencie one zostały jakoś tak wypchnięte, kiedy wkroczyła właśnie ta Big Pharma, zdominowała cały rynek. I po prostu te tanie i bardzo skuteczne środki, które pomagają tak naprawdę na wiele współczesnych, cywilizacyjnych chorób, zostały po prostu zapomniane. Oczywiście to się nie stało przez przypadek, to się stało celowo. I w dzisiejszej prezentacji poruszę przede wszystkim temat terpentyny i od razu wyjaśnię, że nie chodzi o terpentynę, która jest rozpuszczalnikiem do farb, tylko terpentyna, która jest po prostu... Tak naprawdę to jest tak jak olejek esencjonalny, jest robiona na tej samej zasadzie, co jest olejki esencjonalne, robi się z żywicy sosny i okazuje się, że ma niesamowicie wiele zastosowań, a jeśli chodzi właśnie o leczenie takich chorób jak kandydoza, pozbywanie się pasożytów i całą masę innych. Następnie omówię tiosiarczan sodu. Z angielskiego, to się nazywa sodium thiosulfate i tiosiarczan sodu jest świetnym środkiem na oczyszczenie swojego organizmu z metali ciężkich, czyli tak zwany detoks metali ciężkich. Potem też przedstawię kilka takich mniej radykalnych wersji i to są ogólnie środki, które też można dostać. No w sumie nie wiem, czy dr Hulda Clark jest taką bardzo oficjalną farmą, przedstawicielem Big Pharmy, raczej prawdopodobnie też nie, bo chyba też była osobą kontrowersyjną w pewnym momencie, natomiast prowadzi swój sklep, swoje suplementy, znaczy wiadomo, ona już nie żyje, ale tam jej spadkobiercy prowadzą dalej ten biznes i sprzedaje i opracowała właśnie cały schemat, kolejność, jakiej należy przez te kolejne detoksy przechodzić. Potem bardzo ważną kwestią jest oczywiście po tym, jak się robi taki radykalny detoks przy użyciu tiosiarczanu sodu, trzeba się uzupełnić z powrotem w minerały, oczywiście probiotyki. I na koniec jeszcze podam kilka ciekawych receptur. I to właśnie będzie koniec części oficjalnej. Więc przechodzimy teraz do terpentyny. I od razu powiem, że to jest mój trzeci miesiąc na terpentynie, więc to jest środek, który przetestowałam na sobie już w tym momencie i to jest najlepsza rzecz, z jaką się spotkałam na Candidę tak naprawdę, bo próbowałam różnych, próbowałam wielu rzeczy, próbowałam też właśnie środków dr Huldy Clark, zarówno na pasożyty, jak i na Candidę, ale rezultaty nie przychodziły ani tak szybko, ani tak dramatycznie, jakbym chciała, czy jakbyśmy chcieli razem z moim właśnie mężem. I kiedy zaczęłam używać terpentyny, po prostu wow. Okej, okay. To zacznijmy od tego, czym jest terpentyna. Czyli terpentynę się otrzymuje właśnie z żywicy drzewa. Tej, której ja używam i terpentyna, ta, którą się chyba zna, taka najszerzej znana właśnie w takiego użytku, to jest terpentyna z sosny. Natomiast ktoś jeszcze wspomniał o terpentynie z grzozy. Na ten temat no, trzeba by się było pewnie bliżej temu przyjrzeć. W każdym razie no, my tutaj będziemy cały czas mówić o terpentynie z sosny. I może powiem krótko o tym, jaki jest skład terpentyny. Czyli takie dwa podstawowe składniki to są terpeny. Jest terpen alfa i terpen beta. I wchodzą też w skład terpentyny inne, jeszcze takie pomniejsze składniki. Camphin, limonen, tricarin, terpinoen. To są te nazwy, które trzeba sobie oczywiście po polsku odszukać. I teraz tak.
Jeśli chodzi o terpeny, to okazuje się, że nie występują one jedynie w terpentynie, ale występują w wielu, wielu innych właściwie olejkach esencjonalnych. Czyli przykładem są, występują w szyszkach, występują w goździkach, w olejku anyszkowym, można je znaleźć w oregano, w olejku esencjonalnym z mięty, w olejku z limonki. Okazuje się, że mango też zawierają te terpeny. Olejek z eukaliptusa, z rozmarynu i jeszcze w kanabis, czyli w zajeździe leczniczej. Podejrzewam, że chodzi o leczniczą część marihuany. I tam się znajduje ponad 130 znanych gatunków, ale jakby ja tego tematu nie badam, więc, więc nie będę się wypowiadać. W ogóle nie wchodzę jakby w ten temat póki co. Okazuje się, że też terpeny występują w owadach, w algach i w różnych takich innych żyjątkach. I okazuje się też, że są bardzo ważnym tak naprawdę budulcem, blokiem budulcowym wielu żyjących stworzeń i chodzi o to, że mają taką specjalną strukturę, która jest jakoś szczególnie preferowana w naturze ze względu na to, że można ją łatwo przearanżować. Tak więc okazuje się, że po prostu są naprawdę podstawowym składnikiem wielu witamin i różnych innych elementów, jak na przykład witamina A, witamina E, K1, koenzym Q10, który wiadomo, bardzo dobrze na skórę też działa, beta-karoten i tym podobne. I jeśli chodzi o pochodzenie terpentyny, znaczy już to sobie w sumie wytłumaczyliśmy, ale tylko dodam, że po prostu odbywa się to w procesie destylacji. Terpentyna nosi różne nazwy, nazywa się ją, nie wiem, czy po polsku mogę tak powiedzieć, ale z angielska Spirits of Terpentine, Pine Tree Terpenic, Pine Oleorosin, Gum Terpentine, Terpens and Terpentine from Bordeaux, ponieważ można też właśnie, są różne gatunki w ogóle terpentyny z różnych krajów, ze Szwecji, z Francji, one się wszystkie różnią swoimi właściwościami. Jeśli chodzi o tradycjonalne użycie terpentyny, no to wiadomo, znana już była z starożytności, Hipokrates używał galien i wielu, wielu innych. I jeśli teraz chodzi tak o jej właściwości, to ogólnie podam Wam w ogóle linki, znalazłam parę, bo to nie jest tylko tak, że to jest wiedza domorosła albo na zasadzie właśnie nie wiem, wspomnień tylko tam sprzed 100 lat. Okazuje się, że jednak były badania zrobione na temat terpentyny, tylko po prostu, nie wiem, ciężko te badania znaleźć, no wiadomo, to nie jest w interesie, nie jest w interesie tym, żeby ten środek rozpowszechniać medycynalnie, bo jest bardzo dobry i jest przy tym tani. Nie da się tego opatentować, bo to jest środek naturalny, no więc wiadomo, znamy historię. Także jeśli chodzi o jej właściwości lecznicze, to jest przeciwpasożytnicza. Może przeczytam po angielsku, bo też nie do końca znam wszystkie terminy. Analgesic, revulsive, disinfectant, czyli dezynfekuje, balsamic. Dobrze działa na płuca, dobrze wpływa na przewód moczowy, genitalno-moczowy właściwie, rozpuszcza kamienie, gallstones, czyli woreczku żółciowym. I przy okazji jest też antidotum na zatrucie fosforanami, czyli bardzo, bardzo szerokie spektrum zastosowań można dla niej znaleźć. I teraz tak, może tylko króciutko jeszcze o tym, które grupy terpenów, jak działają i co się z nimi dzieje w procesie. Okej, czyli ogólnie działają przeciwzapalnie, relaksują mięśnie, można je używać jako przy kaszlu. Są oczywiście, mają dezynfekujące i bakteriobójcze właściwości. No i rozpuszczają się w wodzie. I jeśli chodzi o
alfa-pineny. No to właśnie dokładnie tutaj jest powiedziane, że są i bakteriobójcze, i grzybobójcze, są insektobójcze, zabijają, okazuje się, także komórki raka, są antyoksydantem, stymulują układ odpornościowy, działają jako środek nasenny, odstresowywują i tym podobne. I jeśli chodzi o beta-pineny, znowu bakteriobójcze, grzybobójcze, insektobójcze, podobne działanie na komórkach raka. I na dodatek spotkałam się jeszcze z, to gdzieś było w tym badaniu też właśnie powiedziane, że te olejek z terpentyny też jest bardzo dobry, jeśli chodzi o zabijanie kleszczy i roztoczy. I w ogóle mechanika tego jest ciekawa, ponieważ wiadomo, żywica się na drzewie pojawia w momencie, kiedy się mechanicznie drzewo zrani, bo to jest po prostu, drzewo próbuje się bronić. I tak samo drzewo się broni przed różnymi insektami, przed różnymi innymi atakami. I w tym właśnie procesie wytwarza te wszystkie substancje, które powodują, że jest tak dobra na tak wiele różnych przypadłości. Ponieważ drzewo jakby się zmaga się z tymi samymi rzeczami, które na przykład mogą nas zaatakować, czyli na przykład jeśli właśnie chodzi o insekty, dlatego ma te właściwości insektobójcze, bo drzewo by było atakowane przez insekty, więc jak produkuje terpentynę, to produkuje te wszystkie składniki, które te insekty odstraszają, więc to właśnie działa na takim zasadzie. Okej, okay. I teraz bardzo ważna rzecz w tym badaniu, które tak jak powiedziałam, to jest oficjalne badanie naukowe, oczywiście linka do niego podam w źródłach. Okazuje się, że jest taka lekka kontrowersja, jeśli chodzi o terpentynę, ponieważ pracownicy, którzy właśnie pracowali w tych fabrykach, które przetwarzały terpentynę, oni mieli jakieś tam, dostawali problemów z oddychaniem i tym podobne rzeczy i mieli komplikacje zdrowotne związane właśnie z oparami z terpentyny. Ale okazuje się, że jeśli właśnie chodzi o opary, opary mogą być szkodliwe, ale tak naprawdę cały problem polega w tym, że to chodzi tak naprawdę o dawkę. Czyli terpentyna w pewnych dawkach jest super, natomiast jeśli się tą dawkę przekroczy, no to wiadomo, tak jak właściwie ze wszystkim, można sobie zrobić krzywdę. Czyli dwie takie najważniejsze rzeczy do zapamiętania, to jest właśnie to, że trzeba uważać na dawkę, ale to by musiała być, wiecie, to by musiała być po prostu szklanka terpentyny wypita w ciągu jednego dnia, żeby coś nam się stało. Jeśli weźmiemy łyżeczkę, która jest normalną taką dawką, wszystko powinno być ok. To jest właśnie dawka zalecana dla osób, chyba, które ważą do 240 funtów, także spokojnie. I jeszcze jedna ważna rzecz podczas stosowania detoksu terpentynowego. Może się pojawić taka reakcja, która się nazywa reakcją Herxheimera, czyli jeśli zbyt szybko, zbyt intensywnie ta kandida zaczyna umierać, produkuje toksyny i wtedy, ponieważ jest takie masowe obumieranie, organizm może nie być w stanie na czas pozbyć się tych wszystkich odpadów toksycznych, no i wtedy jakby część wraca do krwiobiegu i to jest wiadomo bardzo niezdrowe. I teraz tak, wspomniałam tam przy okazji wcześniejszej prezentacji Edgara Cayce, to był taki psychic amerykański w latach powiedzmy 20-30 i on miał pewien dar uzdrawiania ludzi, tylko to polegało na tym, że on, jak to możemy określić jakim słowem dzisiaj, on po prostu dostawał downloady, czyli to nie było tak, że on przeprowadzał badania albo że jakoś sam do pewnych rzeczy dochodzi, tylko po prostu do niego ta informacja przychodziła z przestrzeni. O, to jest może to jest najlepsze słowo, żeby to po prostu, żeby to ująć. I właśnie Edgar Cayce był jedną z tych osób, które promowały również używanie terpentyny.
I tam podałam linki na samym końcu, a możecie sobie wejść na stronę, zwłaszcza jeśli się interesujecie takimi starymi, starodawnymi recepturami. Tutaj właśnie jest napisane, że terpentyna pojawiła się w ponad 700 jego odczytach, znaczy odczytach, w sensie takich downloadach, które dostawał, czyli to polegało na takiej zasadzie, że osoby, które miały problem, zwracały się do niego, on się umawiał na konkretną godzinę, nie trzeba było przyjeżdżać osobiście, tylko po prostu listownie się kontaktowali, umawiali się na konkretną godzinę, po czym szedł spać, tudzież wchodził w jakiś tam konkretny stan i w tym momencie właśnie dostawał ten download i potem jak z niego wychodził, okazywało się, że miał informacje, czyli wiedział dokładnie, jakie lekarstwo powinien przepisać na daną chorobę, mimo tego, że nie był lekarzem. Czyli na takiej zasadzie to działało, ale działało, ponieważ miał całą masę po prostu ludzi, którzy wyzdrowieli dzięki jego recepturom. No i tutaj sobie właśnie można zobaczyć, jest parę przepisów, podanych są linki. I teraz tak, przechodzimy do strony, takiej bardzo fajnej strony, która właśnie podaje taki najprostszy jakby przepis, jak zacząć stosować terpentynę. I też jakby tłumaczy, na co jest dobra. Tylko tak, są, powiedzmy, że są ze dwa podejścia. Znaczy tak, chcę być sprawiedliwa, więc najpierw podam podejście, którego ja sama użyłam i to jest podejście, które też się jakby zgadzało bardziej z moją dietą, dlatego że akurat w tym podejściu się mówi, bo wiadomo, kiedy się ma problem z kandydozą, kiedy się rozpoczyna proces oczyszczenia, trzeba zastosować konkretną dietę, czyli pozbyć się tych wszystkich pokarmów, które karmią kandydę. I jak się okazuje, podejścia są przeróżne, bo właśnie Earth Clinic, która jest świetną stroną, jest tam cała masa innych remediów, jak sobie wejdziecie pod ten link i zobaczycie, po prostu są tam takie rzeczy, że no, nauczycie się na pewno wielu różnych rzeczy i o wielu różnych rzeczach nie wiedziałeś do tej pory. I tak, i oni na przykład podają, że tam należy ograniczyć cukier, wiadomo, to jest podstawa i głównie węglowodany, natomiast jeśli chodzi o mięso, można spokojnie jeść mięso. Natomiast to drugie podejście, czyli dr Jennifer Daniels, ona właśnie ma przeciwne kompletnie i absolutnie żadnego mięsa, żadnego nabiału i podaje jakby węglowodany, które tam właśnie można spożywać. I tak samo warzywa i nawet mówi o owocach. A jeśli chodzi o owoce, ja z kolei wiem z innego, trzeciego źródła, że pewne owoce są ok na kandydzie, ale pewne owoce nie są, ale do tego też dojdę jakby później. Także przejdźmy sobie najpierw przez rekomendacje strony Earth Clinic. Aga, czy możesz sprawdzić, czy ktoś jest w waiting roomie? Jasne. Allow participants to immediately... Powinno być na pierwszym miejscu, że... Disabled waiting room. Nikogo nie widzę. Okej, okay, spoko, dzięki. To sprawdzaj co jakiś czas, bo wrzuciłam linki na Facebooka, może ktoś wpaść. Dobra. Dzięki, okay. Dzięki, Aga, dzięki. Czyli tak, na co jest dobra terpentyna? Na pasożyty, na zwalczanie kandydozy, na autyzm, na wszawice. I tutaj w ogóle są instrukcje też podane. Także polecam wejść na tą stronkę i sobie wszystko posprawdzać. Ja tutaj tak tylko orientacyjnie wrzuciłam, żeby nie musieć cały czas zmieniać ekranów, ale ta stronka to jest must po prostu. Musicie tam sobie wejść, jeśli się interesujecie kompletnie, musicie sobie tam absolutnie wejść i posprawdzać. Artretyzm, podagrę. Okazuje się, że terpentyna pomaga przy wirusach i przeziębieniach. Pomaga na ból gardła, pomaga przy zatokach, pomaga na kaszel i pomaga, znaczy jest można ją też używać w inhalacji i jest też bardzo dobra na infekcje zapalenia pęcherza moczowego. I teraz tak, jeśli chodzi o dozowanie, są różne podejścia i ja bym zalecała ostrożne podejście, czyli ja sama na przykład zaczęłam od jednej kropelki,
ponieważ wiadomo, jak ludzie zaczynają jakieś tam nietypowe medykamenty stosować, każdy ma jakiś taki strach, a co się stanie, a może jednak się otruje. No więc ja zaczęłam dosłownie od jednej kropelki. I znowu są różne podejścia, że można właśnie na kostki cukru, ponieważ niektórzy ludzie uważają, że te kostki cukru wabią kandydę, natomiast w momencie, jak kandyda przychodzi, terpentyna ją wybija, a z kolei inne osoby mówią, że to w ogóle absolutnie nie o to chodzi, nie? Ja nie brałam tego na kostkach cukru, czy tam nawet na miodzie, dlatego że no właśnie miałam taką obawę, że nie chcę tej kandydy karmić i zdecydowałam się na opcję z olejem rycynowym. Bo właśnie olej rycynowy też był polecany przez Edgara Cayce i tam przez inne źródła i stwierdziłam, że i właśnie też olej rycynowy działa bardzo przeczyszczająco na jelita. No więc po prostu zaczęłam mieszać moją terpentynę z olejem rycynowym i tak ją przyjmować. Więc pierwsza dawka wzięłam po prostu terpentyny rano, najlepiej brać to zaraz przed posiłkiem. Jak się ma jakiś tam wrażliwszy żołądek, to można też po posiłku. No i po prostu zacząć obserwować swoje reakcje. Następnego dnia można wziąć 2-3 kropelki i tak stopniowo może do 1/4 łyżeczki i potem i maksymalna dawka na dzień to jest jedna łyżeczka rozpuszczona w jednej łyżce, czyli jedna łyżeczka od herbaty rozpuszczona w łyżce stołowej oleju rycynowego. I teraz tak, jak to dawkować? Myśmy brali, jak zaczynaliśmy, chyba braliśmy przez cały czas, tak naprawdę nie robiliśmy przerwy, dopiero potem zaczęliśmy robić przerwy i braliśmy powiedzmy od poniedziałku do piątku, potem 2 dni przerwy przez weekend, żeby móc przynajmniej gdzieś wyjść przez weekend, no bo musicie wiedzieć, że jak zaczynacie się oczyszczać, to będziecie większość czasu spędzały niestety blisko toalety. Także to trzeba wziąć pod uwagę, ale nie było to dramatyczne, ponieważ najwięcej czasu spędzaliśmy właśnie koło toalety rano i może tak jakoś wczesne popołudnie, natomiast już wieczorem wszystko było ok. Przy czym tak, ja od razu zaznaczę, że terpentynę zaczęliśmy brać właściwie w tym samym czasie, kiedy zaczęliśmy brać sodium thiosulfate i terpentynę braliśmy rano, sodium thiosulfate braliśmy wieczorem. A jeśli chodzi o terpentynę, ponieważ ja po 3 miesiącach właśnie zauważyłam u siebie już taką reakcję, że może jednak powinnam trochę zastopować albo odstawić, po czym po tygodniu niebrania stwierdziłam, że chyba jeszcze nie jest do końca tak to wszystko, znaczy już jest bardzo dobrze, już jest bardzo dobrze, widzę po swoich objawach, natomiast na te biofilmy cały czas jesteśmy narażeni, które kandydzie pomagają, że tak powiem, przetrwać w naszym systemie, więc myślę, że jeszcze jednak pokontynuuję trochę. Może nie będę brała tak częściej, ale na pewno widzę, że jednak nie mogę tego kompletnie przerwać, ale ponieważ jakby mój organizm zaczął już tak reagować dziwacznie, stwierdziłam, że przeczytałam gdzieś, że to jest możliwe, że po prostu można wziąć terpentynę wieczorem 2 godzinki przed snem, ona też ponoć pomaga w zasypianiu, i wtedy, jak się śpi, te efekty oddziaływania są zniwelowane, no bo wiadomo, śpimy. Natomiast jak się bierze terpentynę rano, to się będzie czuło, że się ją wzięło. Ona ma taki posmak, to trochę wraca. Więc to może być takie mało wygodne. Ale terpentyna jest tego warta. I teraz tak, znowu pomysły na to, czy terpentynę można brać przez cały czas, czy trzeba robić sobie przerwy, są przeróżne. Ta druga pani, o której zaraz będę mówić, ona mówi, że bierze terpentynę od 20 lat, przy czym ponieważ już nie ma takiego wielkiego problemu z kandydą, bierze ją w tym momencie tak raz na 2 miesiące. Minimalna dawka dwa razy w roku. Bo to właśnie robili nasi przodkowie, znaczy nasi amerykańscy przodkowie, nie wiem czy w Polsce robiliśmy, ale tutaj jakby te stare kroniki właśnie podają. I też jest parę źródeł historycznych, które wrzuciłam w załączniki na końcu, tak żebyście sobie mogły przeczytać. Także ludzie wtedy po prostu brali tą terpentynę tak za 2 razy w roku i pomagała im na bardzo wiele właśnie problemów zdrowotnych. I teraz tak. A tutaj, okej, okay, czyli tutaj mamy opisaną dawkę, o tym już mówiłam, czyli protokół może być taki, że 5 dni on, 2 dni off, czyli przez 5 dni bierzemy, przez 2 dni robimy sobie przerwy, albo bierzemy tylko tam przez 2 razy w tygodniu, ale to tak jak mówię,
wszystko zależy od indywidualnego stanu i tego, jak bardzo tą kandydę mamy rozprzestrzenioną i też tego, jak nasze ciało sobie radzi z detoksem. Są po prostu indywidualne czynniki i każdy sobie może sam dojść do tego, jakie dawki chce brać i w jakich odstępach czasu. Także to nie jest ścisła nauka, na całe szczęście, więc mamy tutaj większą dowolność. Okej, czyli tutaj mamy tak. Tutaj jeszcze mamy parę linków na właśnie inne choroby, na które terpentyna też jest dobra, ale najważniejsza kwestia to jest tego, jaką terpentynę powinno się kupić, więc ja może pokażę swoją od razu i też zamieściłam linka. To jest Pine Gum Spirits, 100% czysty i jest produkowany w Georgii. Czyli tak jak powiedziałam na samym początku, to nie może być żadne tam chemiczne rozpuszczalnik jakieś tam, który się robi, nie wiem, z jakichś tam chemicznych środków, tylko po prostu to musi być czysta terpentyna, czyli czysty wyciąg właśnie z żywicy. I teraz, jeśli jesteście ciekawe, jakie mogą być efekty uboczne, to też podaję linka, bo efekty uboczne, wiadomo, mogą wystąpić, także trzeba po prostu się uświadomić i przygotować, zanim się zacznie dawkować. I jeszcze jedna ważna rzecz. Okazuje się, że tak samo jak terpentyna działa coś, co się nazywa kerosin, czyli po polsku to jest nafta. I powiem szczerze od razu, że nie próbowałam nafty i raczej nie spróbuję nafty, bo po prostu się zwyczajnie boję, a po co mam próbować, skoro mam dostęp do organicznego środka. Natomiast wiem, że w Rosji to jest jakoś powszechnie używane, słyszałam, także możliwe, że po prostu w Polsce też po prostu starsze osoby być może by pamiętały używanie właśnie nafty w celach zdrowotnych. Trzeba było porozmawiać z dziadkami i sprawdzić. Także jeśli się nie ma dostępu do terpentyny, wiem, że można też, działa na tej samej zasadzie, na takiej samej zasadzie jak nafta. Co robi terpentyna, jeśli chodzi w leczeniu kandydy, ponieważ poraz wam podam cały protokół i okazuje się, że terpentyna to jest tylko jeden ze składników, ale to jest właściwie najważniejszy składnik, ponieważ jeśli ma się systematyczną kandydę i takie normalne, to też nie są normalne, bo to nie są przez medycynę jakby rozpowszechniane środki, ale te alternatywne środki na kandydę nie zawsze pomagają, dopóki się nie zastosuje terpentyny. Dlaczego? Dlatego, że terpentyna jest najskuteczniejszym właśnie środkiem na pozbywanie się tak zwanych biofilmów. Co to są biofilmy? Biofilmy to jest po prostu struktura tworzona przez organizmy żywe, takie jak bakterie, grzyby, protista, to jest królestwo protista, do którego się zalicza pierwotniaki, glony jednokomórkowe i nawet śluzowce. Więc wszystkie te grupy tworzą sobie takie środowisko, czyli tak zwany biofilm, który się przykleja do różnych powierzchni. I na przykład najprostszym przykładem biofilmu jest, jak się budzimy rano po nocy i mamy osad na zębach. To jest też biofilm, bo to jest taki osad z bakterii. Biofilm możemy mieć w zlewie, jak nie umyliśmy go przez tydzień, zaczynają się nabudowywać bakterie, ale to samo dzieje się w naszych jelitach niestety. I właśnie jak kandyda się tam dostaje, najczęściej to są właśnie grzybiczo-bakteryjne takie skupiska i one zaczynają się organizować w takie większą gromadę i po prostu to ułatwia kandydzie przeżywanie. Taki biofilm sprawia, że ona jest bardziej odporniejsza na środki medyczne i też na działanie naszego systemu odpornościowego. I dlatego po tym, jak na przykład stosuje się medyczne środki na kandydę, po jakimś czasie ona się uodparnia i te środki już więcej nie działają. Natomiast terpentyna co robi? Terpentyna rozbija biofilm, niszczy biofilm i odrywa. Też olej rycynowy pomaga w tym, że one się po prostu, te martwe części kandydy, które oblepiają na jelita, to się wszystko odkleja, po czym wychodzi. No i będziecie mogły zaobserwować takie efekty własnymi oczami. I tutaj też podałam, jeśli jesteście ciekawsze, właśnie link do jakiejś tam naukowego opracowania na temat biofilmów. I to są właśnie przypadki podane, że te biofilmy potrafią być bardzo groźne, ponieważ one też się osadzają na sprzętach medycznych, czyli bardzo
bardzo wiele infekcji i śmierci w szpitalach jest spowodowanych faktem, że są tam właśnie nabudowane biofilmy, właśnie bakteryjne i grzybicze. Wiele osób się okazuje, bardzo wysoki procent śmiertelności jest spowodowany właśnie takimi biofilmami, więc ja chciałam tylko podkreślić, że one są bardzo, to jest bardzo groźne i to jest bardzo duży przeciwnik, z którym się musimy zmierzyć właśnie, kiedy mamy takie problemy zdrowotne. I oczywiście te biofilmy się składają w 32% z glukozy. No i wiadomo, że cukier karmi kandydę bardzo, bardzo, bardzo mocno i powinniśmy ograniczyć spożycie cukru, jak zaczynamy walkę z kandidą. Okej, okay, czyli można też kupić sobie książkę, bo ten cały protokół Billa Thompsona, tak się nazywa właśnie ten pan, który to wymyślił, jest opisany w jego książce Candida Killing So Swiftly. Sweetly. Można kupić na Amazonie, podałam linka. I teraz tak, przechodzimy do... No właśnie tutaj muszę przejść do strony. Żeby wam po prostu pokazać, jakie są kroki w tym. Tutaj mam. Ok. Czyli tak, punktów jest około 10 i takim podstawowym, bardzo prostym do przygotowywania produktem jest coś, co się nazywa formuła alkaliczna, czyli to jest po prostu apple cider vinegar, czyli ocet jabłkowy, dwie łyżki stołowe i do tego 1/4 łyżeczki sody oczyszczonej. Należy zmieszać, po czym dolać wody i wypić to, najlepiej właśnie na czczo. I tą mieszankę można pić 2 razy dziennie, czyli rano i po południu. Natomiast mieszanka na wieczór zamiast octu jabłkowego zawiera albo sok z cytryny, albo sok z limonki. I tak samo 1/4 łyżeczki sody rozmieszać i to też pomaga w zasypianiu. I taka formuła 3 razy dziennie pomaga zalkalizować organizm, a wiadomo, kandydat prosperuje w środowisku kwaśnym, dlatego to jest właśnie tak ważne, żeby ciało zalkalizować. I w ogóle to jest podobieństwo od razu wypunktuje pomiędzy kandydą i rakiem, bo rak działa na tej samej zasadzie, że też rozbija się bardzo dobrze w środowisku kwaśnym. Więc gorącą wodą się zalewa sodę? Zimą. Drugi ważny... Ja się jeszcze wtrącę, na pewno zachodzi reakcja. Bo to jest właśnie soda z octem. To tak, też jest, prawda, jest reakcja, więc tak, tak, na stówę. Tylko w kwestii tego, czy wtedy woda po tej reakcji, temperatura wody ma znaczenie, nie? Jeśli ma znaczenie w przypadku samej sody, czy potem jak się ją zmiesza właśnie z octem, czy ta temperatura dalej ma znaczenie, bo być może już jak no to... nie. Trzeba by było tego poszukać. Ja się z tym nie spotkałam osobiście, z tą gorącą wodą, ale jest to ciekawa uwaga. Dokładnie. Okej, okay, to jedziemy dalej. Płyn Lugola. Płyn Lugola, akurat zapomniałam sobie przynieść, ale mogę wysłać linka. Można kupić w sklepie dr. Huldy Clark. Najczęściej sprzedają płyn Lugola 2%. Wiem, że można też samemu zrobić i znowu na końcu podeślę wam kanał do takiego pana, który robi dużo rzeczy sam i też robi właśnie płyn Lugola, także można sobie zrobić każdy procent, jaki się chce. Wiem, że właśnie tutaj oni polecają 5%, natomiast ja nigdzie nie mogłam znaleźć tego 5%, jest tylko 2%. To jest wszystko, co ja mogę dostać. No, dlatego używam takiego, jakiego używam. Myślę, że jest okej. Myślę, że wystarczy. Ok, trzeci składnik to jest boraks i o boraksie też powiem więcej później, tylko jakby wytłumaczę od razu, że tutaj ta podawana dawka dla mężczyzn to jest 1/4 łyżeczki, a dla kobiet to jest 1/8. I oni tutaj polecają właśnie też 5 dni na boraksie, 2 dni robimy sobie przerwy i najlepsza metoda to rozpuszcza się to w 1 litrze wody i ten litr wody się pije przez cały dzień. Kobiety i mężczyźni rozpuszczają sobie swoje dawki, bo ponoć tak się najlepiej przyjmuje. Natomiast w praktyce to jest tak, że
robiliśmy to na początku, ale potem po prostu było za bardzo uciążliwe, zwłaszcza, że mieszaliśmy też z innymi minerałami i po prostu w tym momencie już przyjmujemy wszystko razem. Ale myślę, że działa też. I też zawsze ten borax można też na przykład dosypać do zupy, bo to jest takie trochę słonawe, także można, albo też na jedzenie, można posypać tym jedzenie. Okej, okay, punkt czwarty, powiem szczerze, że nie dotknęłam i nie zbadałam, bo tutaj jest napisane, że ciężko dostać, jeśli chodzi, nawet w Stanach jest to ciężko dostać, w wysokich dawkach, takich właśnie, jakich oni polecają do leczenia, bo to jest jakiś produkt, który jest dobry do stosowania w ogrodach. Więc tak jak mówię, nawet tego nie dotknęłam. Podobnie z punktem piątym, też nie wiem dokładnie, co to jest, jak się to dozuje. Jeśli chcecie, możecie sprawdzić, jak najbardziej, są nawet linki podane. Teraz tak, punkt szósty to jest podarko, czyli to jest takie gorzkie zioło chyba z Ameryki Południowej. Jest w formie herbatek, jest w formie suplementów. Nie polecam herbatek, kupiłam sobie, wyrzuciłam, nie byłam w stanie wypić, jest gorzkie, podają to ze stewią. Jest naprawdę niesmaczny, chyba że po prostu ktoś lubi. Myślę, że lepiej po prostu wziąć w kapsułce. I teraz właśnie punkt siódmy dotyczy terpentyny i nafty. Ewentualnie jeśli nie możemy dostać terpentyny, bo to jest ten składnik, który usuwa biofilmy. No i są właśnie odnośniki podane o właściwościach terpentyny i jest link podany do dr Jennifer Daniels i do jej propozycje właśnie omówię zaraz po tym, po Billu Thompsonie. Punkt dziewiąty to jest enzymy. Czyli trzeba się suplementować enzymami i tutaj są podane natokinazy, lambrokinazy, bromelain and papain. I wiem, że chyba trzy z tych czterech można dostać ze sklepu dr Huldy Clark. Natomiast sama też powiem, że braliśmy tam enzymy jakiś czas, ale nie bierzemy tego przez cały czas. Także myślę, że to też jest mniej więcej opcjonalne. I jeśli chodzi o detoks, oczywiście trzeba pousuwać te ciężkie metale z ciała, bo w co i róż, po prostu tam w różnych rzeczach, z którymi się spotykam, różne źródła, z którymi się spotykam w internecie, okazuje się, że być może faktycznie, ale to jest temat kontrowersyjny, być może faktycznie jest jakiś związek właśnie pomiędzy ciężkimi metalami i też kandydą. No ale wiadomo, jeśli chodzi o kandydę, ciężko jakiekolwiek badania, bo to w ogóle nie jest choroba, która jest uznawana przez lekarzy, tak? Lekarze w ogóle nie uważają, że to jest jakiś wymysł, nie? Że ludzie twierdzą, że mają kandydę, więc to jest tak z takiego pogranicza właściwie też medycyny. I teraz jeśli chodzi o ten detoks, no to właśnie to będzie sodium thiosulfate, czyli tiosiarczan sodu. Też go omówię za chwileczkę. A jeśli chodzi o takie bardziej nie takie radykalne, nie takie środki mniej radykalne, no to będzie chlorella. I tą chlorellę można brać do 3 razy dziennie na też pusty żołądek przed posiłkiem. Cilantro, czyli koriander albo kolendra, które się bierze chyba ze 3 razy w tygodniu, czyli po prostu można sobie posiekać, wrzucić do zupy na takiej samej zasadzie jak pietruszkę. I zielona herbata. Jeśli ktoś może pić zieloną herbatę 2-3 razy dziennie, to też bardzo dobrze działa właśnie oczyszczająco. Ja nie piję. Ja chciałam się włączyć na momencik a propos tego cilantro i chlorelli, tak? Bo ja właśnie wróciłam od lekarza, który mi podał taką procedurę. Znaczy ilości nie podawał, no ale podejrzewam, że to można sobie gdzieś tam znaleźć mniej więcej. I on powiedział tak, raz w miesiącu przez 7 dni robić sobie takiego szejka właśnie na wodzie z chlorelli i cilantro razem, dlatego że jedno jakby to te metale, że tak powiem, wyłapuje, a drugie wymiata, więc ważne, żeby to razem brać. Okej, okay. To jest też taka mieszanka właśnie przeciwko ciężkim metalom w sklepie Huldy Clark, można ją dostać i tam jest i chyba chlorella, kurczę, nie, musiałabym wejść na stronę i sprawdzić, ale tam jest dużo różnych składników i w ich skład wchodzi też shilajit, czyli to, co my znamy pod nazwą mumio. Czyli jeśli się spotkałeś z tym, to też właśnie, też jest jeden z takich skutecznych środków na detoks i
Tutaj jeszcze się podaje jodynę i jodyna oczyszcza organizm z fluoru, bromide, czyli bromki prawdopodobnie, aluminium, cyna, rtęć, kadmium i arszenik. I dodatkowe takie wsparcie to oczywiście witamina C. A w jakiej tam formie? No, ja preferuję w formie sodium ascorbate, magnez. I olej kokosowy okazuje się też, że jest bardzo dobry i też jest bardzo dobry przy kandydzie w ogóle. Więc jak cokolwiek bierzecie, na przykład jakieś krople olejki esencjonalne typu oregano czy tam tymianek, też bardzo dobrze sobie właśnie rozpuścić w oleju kokosowym. I jeszcze cynk. Jak wiadomo, cynk bardzo ważny przy wirusach i przy oczyszczaniu, przy detoksie organizmu. I na samym końcu tutaj naturalna sól morska albo fulvic humic acid. Albo humic acid. Czyli nie folic acid, coś innego. I jeszcze selen i witamina B3 i tak zwany B50 complex. Okej. Okay. I teraz przechodzimy do wskazówek, czyli takie podstawowe rzeczy, które trzeba zrobić albo których trzeba unikać. Czyli odstawiamy antybiotyki, musimy przestrzegać diety, używać tych remediów alkalizujących i użyć przynajmniej 3 z tych polecanych na tej liście 10 składników. Przynajmniej 3 w kombinacji, może też więcej, ale nie trzeba wszystkich. I teraz tak, właśnie... Oni tutaj podają, że najlepiej stosować razem płyn Lugola, borax i minerały alkalizujące i po prostu to jest to, co ja robię, to jest to, co mi było wygodnie, bo ja już używałam, do boraksu się przymierzałam, żeby kupić, no i tak samo te alkalizujące drinki sobie sama też robiłam, więc po prostu było bardzo handy dla mnie. I teraz tak, następny punkt, trzeba używać witamin, minerałów, ziół, i używać ziół, które są przetwarzane chemicznie, bo nie wiem, czy wiecie, ale nawet zioła po prostu. Wiem, że standardowa procedura jest taka, że się robi w mikrofalówce po prostu. Zamiast suszyć naturalnie, suszy się w mikrofalówce i się kompletnie zabija, tak słyszałam, więc też trzeba po prostu kupić sobie jakieś organiczne najlepiej. Albo zrobić samemu. Tutaj jeszcze parę innych wskazówek. Jest to takie ważne w tym momencie. No i oczywiście najważniejsze, że jeśli zaczynamy stosować te 3 składniki, ale nie widzimy efektów bardzo szybkich, no to wtedy koniecznie trzeba właśnie wejść na terpentynę albo na naftę i dodać to do protokołu. I wtedy zacznie działać. I teraz właśnie przechodzimy do diety. Czyli tak, absolutnie żadnego cukru i żadnego miodu i nic, co zawiera cukry. Czyli trzeba radykalnie ograniczyć węglowodany. Natomiast jeśli chodzi o owoce, załączę wam książkę takiego pana z Nowej Zelandii, który opracował sobie swoją własną dietę na kandidę i on wyszczególnił owoce bezpieczne w początkowym stadium walki z kandidą. I to są, no nie mają z owocami aż tak wiele wspólnego, bo to właśnie będzie cytryna i lemonka, czyli wiadomo, są kwaśne owoce, grapefruit zdaje się i do tego na szczęście dochodzi jeszcze dochodzą truskawki i jagody. Czyli te 2 rzeczy, jak zaczynamy walczyć z kandidą, są tylko dozwolone. Czyli te cukry z jagód są bardzo bezpieczne. Nimi karmi. To jest po prostu rodzaj cukru, który jakoś nie jest szczególnie dla kandydy okej, więc ona się tym nie interesuje. Co tam jeszcze było? Zielone jabłuszko, zielone jabłko. Czyli wszelkie inne jabłka nie są dobre, bo mają za wysoki cukier, natomiast zielone jabłko, które się dodaje do sałatek na przykład zwyczajowo, jest okej na kandydzie. Ale jak coś pominęłam, to tą książkę wam po prostu załączę.
I ta książka jest o tyle fajna, że właśnie oni tutaj, ten koleś jest bardzo radykalny, ta druga pani też jest bardzo radykalna, bo jedni mówią tutaj ograniczyć takie węglowodany, absolutnie nie, ta druga pani mówi ograniczyć mięso i nabiał, absolutnie nie, natomiast on ma taką bardzo zbalansowaną, bardzo zbalansowane podejście, bo się zajmuje kandydą też 30 lat zdaje się i też opracował swoje suplementy i on właśnie podaje konkretnie, które węglowodany, które białka, które owoce, które warzywa są bezpieczne na kandydzie. Więc to jest na pewno bardzo duża pomoc, bo zwłaszcza do osób, które nie lubią robić diet albo nie mogą, tak jak ja, nie mogę. Okej, czyli zero cukrów, ograniczyć węglowodany. Nie wolno oczywiście junk food, wiadomo, bo to jest przetworzone jedzenie, którym się grzyby właściwie rozwijają zaraz chyba na samym początku. Mają te różne dodatki chemikaliów i chemikalia tak samo karmią kandydę. Te wszystkie chemikalia, które są niezdrowe, które się osadzają w naszych komórkach, kiedy nie mamy zdrowych minerałów, które potrzebujemy, one pomagają kandydzie prosperować. I teraz jeśli chodzi o oleje, też nie wolno olejów roślinnych, bo one się szybko utleniają i są niezdrowe. Wiadomo, mówimy o tych olejach, które są przetwarzane w ten taki sposób, chemicznie przetwarzane. Albo jak to się nazywa? Polyunsaturated, czyli nienasycone. Czyli nienasycone oleje, bo one się też przyczyniają właśnie do rozwoju raka. Czyli najzdrowsze są oleje nasycone, i takie jak olej kokosowy albo nawet smalec. To też wiadomo, to już od zięby. Zięba też o tym mówi właśnie, że smalec jest bardzo zdrowy tak naprawdę do smażenia, oczywiście, jeśli chodzi o używanie w wysokich temperaturach. I tutaj jest taka informacja, która się wegetarianom bardzo nie spodoba. Nie wiem, czy tutaj jacyś są, ale tak jak powiedziałam, zaraz przejdziemy do protokołu innej pani, która uznaje wegetariańskie podejście i odrzuca proteiny i mięso przy walce z kandydą, także myślę, że sobie można po prostu dobrać, który protokół nam bardziej pasuje. I ona tutaj właśnie zaobserwowała coś takiego, że jest coś takiego, co się nazywa Okinawan Diet, nie słyszałam o tej diecie wcześniej, ale to jest jakaś dieta, która właśnie jest albo dietą wegetariańską, albo wegańską i okazuje się, że po dokładnych badaniach ci ludzie, którzy byli na tej diecie, tak naprawdę używali i tłuszczu wieprzowiny i wieprzowych podrobów. Więc nie do końca była to samo, tylko taka dieta wegetariańska, ale właśnie jeśli chodzi o tłuszcze, to brali tłuszcze zwierzęce. Więc tutaj byśmy sobie musieli podyskutować na ten temat z wegetarianami, ale ja nie mogę nic w tym temacie powiedzieć, ponieważ ja nie jem mięso, więc się na tym nie znam. Okej, idąc dalej. O, i tutaj właśnie olej kokosowy jest bardzo dobry na jelita, więc bardzo też dobrze go brać i pomaga w utracie wagi. Prawda. Jest antybakteryjny, antywirusowy i antygrzybiczy. Dalej, oczywiście nie możemy spożywać takich napojów sodowych, tak, Pepsi i takich tam różnych, bo to jest niezdrowe. Ten sposób, jaki oni to robią, jest bardzo niezdrowy i zawiera za dużo cukru i high fructose corn syrup, aspartam i różne takie, i nawet halogeny tutaj mówi, fluorki, także to jest po prostu zabójcza chemiczna mieszanka. Nie wolno też żadnych słodzików, takich jak aspartam, sukralos i sacharyna, bo są bardzo niezdrowe i pomagają też kandydzie prosperować. Natomiast jeśli chodzi o mięso, można jeść kurczaka, rybę i czerwone mięso zdaje się w małych ilościach, bo proteiny też w jakichś tam nadmiernych ilościach właśnie przyczyniają, możliwe, że się przyczyniają właśnie do karmienia kandydy. Ale to też trzeba sprawdzić dokładniej. Nie wolno chleba, nie wolno ciasteczek, pastries i tym podobnych, ponieważ
No wiadomo, przez chemikalia, które się do nich dodaje w trakcie ich pieczenia, ale też na przykład chleb zawiera drożdże i drożdże też odżywiają kandydę. Tutaj już o tym mówiliśmy, żeby dodać do diety koriander albo cilantro. Nie wolno tak samo używać produktów z puszek ze względu na bisfenol, czyli BPA, bo w puszkach wyściółka jest zawsze plastikowa. No i wiadomo, że ten plastik jest bardzo niezdrowy. Czyli najlepiej, jak się kupuje produkty, to najlepiej, żeby w ogóle nie były przetworzone, ale jak już coś musimy, to najlepiej, żeby były w szklanych pojemnikach tak naprawdę. Zero wapnia, ponieważ jesteśmy przewapniowani, wprost przeciwnie, powinniśmy brać więcej magnezu, bo magnez reguluje wapń w organizmie, więc mleka i jogurtów też się nie poleca. Znaczy tutaj Bill Thompson nie poleca, natomiast gość z Nowej Zelandii, którego książkę załączę, on tam podaje, które sery są bezpieczne. Oczywiście to muszą być sery naturalne, wiem, że tam była Gouda na pewno i tam kilka jeszcze innych. No ale on po prostu znalazł kilka produktów z działki nabiału, które według niego można spożywać kandydozowej. No i tutaj o owocach już wspomniałam, o tych, które są bezpieczne. Wiadomo, potrawy, czy tam gotowe takie gotowe potrawy, które się kupuje w sklepie, które zawierają glutaminian sodu, nie wolno, bo są bardzo niezdrowe. Trzeba unikać genetycznie modyfikowanej żywności, to już wiemy wszyscy. I unikać wody destylowanej. No i tutaj filozofia jest taka, że po prostu woda destylowana się sprawdza świetnie, jeśli chodzi o detoksy typu właśnie sodium thiosulfate. Do tego się dodaje wody destylowanej, dlatego że woda destylowana jest, tak jak tutaj napisano, martwa i ona raczej wyciąga rzeczy z organizmu, niż pomaga organizmowi je wchłaniać. Dlatego to się stosuje przy detoksach, ale nie kiedy się próbujemy odżywiać. Dalej. Trzeba zastąpić sól stołową solą morską, wiadomo. I trzeba unikać każdego przetworzonego jedzenia. No i tutaj jest wskazówka, jeśli chodzi o posiłki, żeby jeść większe posiłki przed 5 wieczorem, bo potem już jest jej trudniej strawić. I teraz wracając tutaj, jeśli chodzi, wspomniałam też, podane tutaj, mam tutaj linka do tych formuł alkalizujących, więc może je po prostu otworzę i Wam pokażę tutaj. Jest tak naprawdę 6 takich formuł. Ta formuła, którą ja podałam, to są 2 z nich i tutaj też sobie możecie sprawdzić, link jest w prezentacji. Są przeróżne te formuły. Jest taka formuła dla ludzi, którzy mają problemy z sodem. Nie mam takich problemów, albo nie wiem nic na ten temat. Jeśli ktoś z Was ma, to jest tutaj taki tip. Można sobie wykorzystać. I teraz tak, kolejna rzecz to jest boraks. Podałam 2 linki tutaj. Pierwszy boraks, którego sobie kupiłam, to ponieważ też się bałam, bo wiadomo, FDA mówi, że można od tego umrzeć. Więc kupiłam sobie na wszelki wypadek food grade i w ogóle organic i to i tamto i siamto. I zaczęłam go właśnie stosować, natomiast pewnie w następnej kolejności, jak już mi się ta paczuszka skończy, no bo ta paczuszka jest tak naprawdę 4 razy droższa niż ten tutaj. To jest najpopularniejszy właśnie w Stanach borak, z którego się używa i do prania, i właśnie ludzie też go spożywają w postaci suplementu. I można go kupić za cenę 4 razy mniejszą niż ten pierwszy, tą małą paczuszkę, nie? Tutaj dostaniemy wielką paczkę, albo nawet, ja chyba nawet kupiłam 4 paczki takiej wielkości chyba za tą samą cenę, więc nawet w ogóle przelicznik jest ten, nie porównuje się. No ale, znaczy tutaj Bill Thompson podaje właśnie ten borax jako bezpieczny do stosowania, natomiast ja chciałam, że tak powiem, być bezpieczna, przetestować to najpierw, zobaczyć, jak to działa i teraz faktycznie, jak się przekonałam, że borax naprawdę działa, myślę, że spokojnie kupię sobie ten, bo w następnej kolejności.
I teraz tak. Są też, tak jak wspomniałam wcześniej, inne źródła. I to jest tutaj załącznik taki, który też podam. Ten opisuje, ten podaje inną metodę stosowania, tylko chyba tutaj ten się skupia na właśnie na nafcie bardziej niż na terpentynie, ale można też sobie przeczytać w ramach, nie wiem, ciekawostki. I jeszcze znalazłam takie ciekawe źródło. Książka na temat nafty właśnie z 1914 roku. Też jest link podany. Możecie sobie wejść, tylko wam tutaj pokażę. Consumption of the lungs. Coś tam, nie widzę, moje ciało. And kindred disease. Treated and cured by kerosene. I tutaj stara okładka, widzimy, że jest napisane i wydane bardzo wcześnie. O, 1914. Także to są stare źródła na ten temat. Także nasi przodkowie używali i żyją, znaczy żyli. My żyjemy, więc. I teraz, to już powiedziałam, publikacja, okej. I teraz przechodzimy do protokołu Jennifer Daniels. Nie będę się zbytnio nad nią rozwodzić, ponieważ już mniej więcej wytłumaczyłam, jak terpentynę brać. Ona właśnie propaguje branie terpentyny na kostce cukru, ponieważ ona jest zdania, że cukier wabi kandidę i terpentyna ją potem zabija. Ale tak jak powiedziałam, inne osoby w ogóle się z takim wytłumaczeniem nie zgadzają. Także myślę, że to nie jest aż takie ważne, nie? Czy się to bierze na cukrze, czy to się bierze na oleju. Każdy sobie może sprawdzić, co dla niego działa najlepiej. Natomiast jeśli chodzi o dr Jennifer Daniels, to powiedziałabym, że to też jest skandalistka, ponieważ przez jej badania nad terpentyną straciła licencję lekarską i w tym momencie mieszka już poza Stanami. Niestety musiała się prowadzić, no bo nie mogła praktykować jako lekarz i mieszka gdzieś indziej. I w ogóle włożyli ją na listę chyba osób związanych z terroryzmem, czy coś takiego. Znaczy, to jest ta sama klasyfikacja osób, tak samo niebezpiecznych jak osoby, które są powiązane z terroryzmem. Wyobrażacie sobie? Za to, że po prostu propagowała te terpentynę. Także nie można. Normalka, normalka. No, dokładnie. Także podaję tutaj linki do niej. Jest jej strona, ma stronę na Facebooku, ma filmy na YouTubie, ma swój sklep i produkty swoje też sprzedaje. I załączę wam tak samo książkę. Jest taka książeczka, czy zresztą jak zapiszecie się na stronę, możecie sobie ściągnąć od razu. I ta książeczka ma 30 stron, można sobie przez nią przejść spokojnie. Ona tam tłumaczy tą samą swoją historię o tym, jak się dowiedziała o terpentynie i tak dalej, i tak dalej. I to może tylko po prostu podam te parę ciekawostek, które wyciągnęłam z jej książki. Candida może być wszędzie tak naprawdę w naszym ciele, ale w momencie, kiedy dostajemy symptomy, wiadomo, że ta Candida jest w jelitach. Bo jelita to jest ten główny ośrodek sterowania, z którego się jakby odbywa to całe spustoszenie. Nie? Znaczy krótkie jelito, small intestine staje się. I z tego powodu, że te jelita są zablokowane kandidą, która się na nich rozrasta, zablokowane jest również wchłanianie składników odżywczych. Dlatego po prostu jemy i tak naprawdę karmimy kandidę, bo ona nam kradnie, tak samo jak pasożyty, kradnie nam całe nasze pożywienie. Nie? Jeśli chodzi o terpentynę, co ona znalazła, w świetle prawa terpentyna powoduje defekty urodzeniowe, czyli jest zakazana w stanie Kalifornia. Stan Kalifornia jest znany ze swoich bardzo restrykcyjnych przepisów odnośnie niektórych produktów i okazuje się, że terpentyna jest na tej liście. Dalej mówi się, że terpentyna może spowodować śmierć, że jeśli się ją połknie, to się umrze i no, że po prostu uznawana jest za truciznę. Ciekawa, że ona to też właśnie już powiedziałam, że niby taka cukier i kandyda brane razem wabią, cukier i terpentyna brane razem wabią kandydę, ale to niekoniecznie też musi być faktycznie prawdą.
trzeba by było badania zrobić może na ten temat. No i ona podaje takich 5 kroków do pozbycia się kandydy. I przez te kroki nie będę teraz przechodzić, one są w książce, bo to jest właśnie kwestia tego, czy która dieta, które podejście wam będzie bardziej pasowało. Możecie sobie wybrać albo Billa Thompsona, albo Jennifer Daniels. Także to sobie możecie sprawdzić. Natomiast doktor Daniels zauważyła, że nie jest dobrze brać, jeśli się ma kandydę w pełnym rozkwicie, nie jest dobrze brać suplementy, no bo właśnie ta kandyda te składniki odżywcze kradnie, ale ona poleca z tych suplementów, które ona poleca, nawet jeśli się ma problem z kandydą, to jest właśnie 2B Complex 50, czyli witaminy B, jakiś kompleks z witaminami B. Witamina A, tylko to jest bardzo duża jednostka, to jest 25 tysięcy jednostek podstawowych. Witamina C i witamina E, czyli mixed tocopherols 400 mg, czyli jednostek podstawowych dziennie, i selen. I ta kombinacja jest ok. I co tutaj jeszcze mamy? B12, czyli witamina B12, minerały śladowe i shilajit, czyli mumio. Ona tutaj podaje 4 dni w tygodniu. I jeszcze flaxseed, czyli siemię lniane. Można też zamoczyć w jednym kubku wody, pozostawić na noc i rano wypić. Albo można zrobić substytut z chia seeds. I to przypuszczam też bardziej jest właśnie wersja taka dla wegetarian. Zdecydowanie. Dawkowanie wytłumaczyłam już, czyli jedna łyżeczka rozpuszczona w jednej łyżce oleju rycynowego, ale to jest dawka docelowa. Zaczynamy od dawek małych, obserwujemy, jak reagujemy i stopniowo do tego dochodzimy. Bo każdy jest inny i każdy zareaguje inaczej. Czas dnia też wytłumaczyłam. Jeśli chodzi, czy przed posiłkami, czy w trakcie posiłku, właściwie no, tak jak powiedziałam, ktoś może brać na czczo, to pewnie lepiej na czczo. Jeśli ktoś ma mdłości z tego powodu, no to może lepiej, żeby to po prostu wziąć z jedzenia. No i na przykład ona twierdzi, że właśnie można spokojnie brać terpentynę przez 2 razy w tygodniu przez całe lata. Bo na przykład Bill Thompson uważa, że pozostawanie na terpentynie przez dłuższy czas być może nie jest takie bezpieczne, natomiast ona bierze już od 20 lat i jest okej. Okay. I tutaj podaje też taka ciekawostka, nie? Znowu ciekawostka z historii. Merck Manual, czyli firma Merck to była firma farmaceutyczna, która wypuszczała takie swoje podsumowania i w roku 1899 w ich podręczniku została opisana terpentyna jako efektywna, skuteczna w szeregu chorób, artretyzm, bóle abdominalne, czyli podbrzusza, choroby płuc, gonorrea i meningitis. Zapomniałam, co to jest, ale można sobie sprawdzić w Google. W każdym razie to nie są jedyne choroby, wiadomo. Po prostu była tak naprawdę cała lista chorób, na które terpentyna pomagała. Natomiast 100 lat później, w 1999 roku, ten sam podręcznik tej samej firmy farmaceutycznej nazywa terpentynę trucizną. Także wiadomo, o co chodzi. Dlaczego zdaniem dr Daniels ważne jest, żeby brać terpentynę jednak przez cały czas, jakby przez całe swoje życie? Takie, że nawet jeśli się pozbędziemy kandydy, super, ale dalej jesteśmy narażeni na pasożyty. Na pasożyty jesteśmy narażeni wszędzie, za każdym razem jak coś zjemy, kupimy sobie owoc, nie umyjemy go albo nie dogotujemy czegoś, po prostu pasożyty są w pożywieniu i tego jakby nie jesteśmy w stanie ani sprawdzić, ani uniknąć. Więc w każdym momencie tak naprawdę możemy to dostać. Dlatego jest ważna taka właśnie profilaktyka. Jeśli się na przykład pije terpentynę, jeśli się nie ma większych problemów, albo się już zrobiło detoks raz na 2 miesiące, powinno być ok. Jeśli zaczną grubsze problemy, wtedy znowu trzeba wrócić do terpentyny. Ale prewencyjnie, dawka prewencyjna przynajmniej 2 razy w roku, albo jeśli się da raz na 2 miesiące, no powinno się, ona twierdzi, że powinno się ją stosować po prostu przez cały czas wtedy.
I tak samo pytania o to, czy można zwiększać dawkę terpentyny, to nie jest dobry pomysł, bo może nastąpić większa reakcja obumierania i wtedy sobie być może z tą reakcją tak dobrze nie poradzimy, więc jedna łyżeczka maksymalnie na dzień powinno wystarczyć i powinno być ok. Nie ma jakby potrzeby zwiększania dawki. Leczenie się odbywa w takim tempie, w jakim się odbywa i jakby nie ma powodu, żeby robić go bardziej dramatycznym. Jak już sobie przypomniałam, okej, nie widzę nikogo w poczekalni, Kasia, także idziemy dalej. I podczas, ona zaobserwowała, że podczas spożywania terpentyny na pewno się pojawi sytuacja, że po prostu zauważymy, że mamy mniejszy taki pociąg na słodycze. Ponieważ w miarę jak ta kandida będzie umierać, nasze takie łaknienie na słodycze się zmniejszy. Dlaczego? Dlatego, że tak naprawdę to kandida produkuje takie dziwne rodzaje łaknień, które się nam pojawiają, ponieważ to jest ulubione jedzenie kandidy. I kandida tak naprawdę zmusza nasz organizm, zmusza nasz mózg do wysyłania sygnałów, że na przykład ja chcę takie jedzenie, ja chcę takie jedzenie. I to są najczęściej właśnie te niezdrowe, toksyczne, chemiczne, pełne cukru i różnych innych chemikaliów, rzeczy, które kandida uwielbia, no nie? Także dokładnie właśnie to, że w momencie, kiedy zaczynamy się kandidy i pasożytów pozbywać, zmniejsza się nam łaknienie na cukier. No i ona też twierdzi, że zmniejszy się łaknienie na mięso. Mi się nigdy nie zmniejszyło, a to dlatego, że praktycznie jestem na diecie keto, czyli... Ale tak jak powiedziałam, powodem jest to, że po przeniesieniu się do Stanów tutaj węglowodany są tak w fatalnym stanie i są tak napakowane glifosatem, że my nie mieliśmy po prostu wyjścia. Ja nie byłam w stanie ani tego zjeść, bo nie mogłam tego przełknąć, ani też za bardzo tego strawić i po prostu musieliśmy poodcinać większość karbohydratów. I nawet chleb, który tak bardzo lubię, taki dobry, żytni chleb, nie mogę za bardzo jeść, bo cokolwiek jest zrobione tutaj z tej mąki, wszystko jest pryskane, więc ciężko jest po prostu dostać dobre węglowodany, no więc pozostawało nam mięso. No i oczywiście, jeśli chcecie poszukać informacji na temat terpentyny, no to w głównym takim masowym obiegu się znajdziecie z informacjami, że to jest trujące, bo jest cenzura na ten temat. No i tak to wygląda. I tutaj ktoś pyta, czy można zamiast zwykłego białego cukru użyć albo miodu, albo cukru turbinado, czyli to jest taki brązowy cukier. Brązowy cukier turbinado chyba znaczy, że jest tylko jeden proces, przez który przechodzi, a nie, że jest, czyli krótka obróbka, nie taka niedługa, jak w większym przypadku innych cukrów. Ona jest zdecydowanie przeciwniczką miodu, dlatego że miód jest zbyt odżywczy, ale mówi, że cukier ten brązowy turbinado jest ok. I teraz tak, i znowu dla osób właśnie głównie, które są wegetarianami albo weganami, podaję linka dla... To się nazywa Savory Veggie Stews. Czyli jak sobie wejdziemy na tą stronę, to tutaj jest książeczka z przepisami, jak gotować po prostu takie stew z warzyw. Można się tutaj zapisać na newslettera i myślę, że to właśnie też będzie bardzo pomocne dla wegetarianów. Wegetarian tudzież wegan. Tutaj są ciekawostki na temat... bo nawet nie pamiętam, czyli tutaj też taka historyczny zapisek, na co jeszcze terpentyna była dobra, podaję linka, można sobie wejść i sprawdzić. I jeszcze kilka innych linków i wyobraźcie sobie, że tutaj pod tym linkiem znalazłam informację taką, że nawet Rockefellerowie oni rozpoczęli swoją, czy tam rozkręcili swój biznes przez sprzedawanie nafty, czyli kerosen, jako lekarstwa na raka. Przed tym, zanim się przekonali, że chemoterapia się bardziej opłacała finansowo. Czyli, no wiadomo, o czym mówimy. I jeśli chodzi, to ten sam blog też ma stronę dodatkową na temat boraksu, podaję linka, można sobie wejść, tylko taka ciekawostka, że boraks wzmacnia libido,
i balansuje poziom estrogenu i testosteronu i dlatego nazywa się go naturalną Viagrą, także panie przygotujcie się na akcję. I jeszcze znalazłam fajny jeden artykulik na temat benefitów płynących z zastosowania boraksu. Koniecznie wejdźcie na tą stronę i sprawdźcie to sobie, kupa wiedzy, naprawdę. Kolejny po prostu środek, który jest sabotowany przez wielką farmę. I teraz mój ulubiony po prostu kanał to jest pan, który jest królem teorii spiskowych, uwielbiam tego kolesia. On jest Kanadyjczykiem, jest starszy już, w starszym wieku, ma cięty język, taki humor ma po prostu, nie każdemu pewnie spasuje, ale ja po prostu tego kolesia uwielbiam i zamieszczam tutaj kilka linków do niego. I'm gonna cheat again. Aha. Take an old dropper, squirt, is that what I use? I'm sorry. Okay. Put it in. Okay, czyli okay. On tutaj akurat w tym podaje przepis chyba na kilka dni, bo on tutaj dolał trochę więcej i dolał parę kropelek i to też jest chyba prewencyjnie. W każdym razie polecam sobie koniecznie obejrzeć te filmy i nasz pan do niego jeszcze wrócimy. Ma całą kupę takich informacji, że po prostu wow. I teraz tak, zrobiłam właśnie print screeny z jego książki, którą właśnie tam pokazywał i tutaj macie dokładnie też wytłumaczone, na co działa, z jakimi chorobami właśnie sobie dobrze radzi i jak się używa wewnętrznie i jak się używa zewnętrznie. Tutaj jest wszystko dokładnie opisane. O dawkowaniu już mówiłam. Aha, jeszcze tylko powiem, że dozwolone substytuty cukru, jak się ma Candida, to ksylitol i stevia. Fuj. Też nie lubię stevii, ale ksylitol. Okropne. Wiecie co, on też powiedział, zwrócił uwagę, że stevia brazylijska, a stevia amerykańska jest okropna, ponieważ ona nie jest czysta i dodają po prostu różne rzeczy do niej. Natomiast stevia brazylijska, w momencie jak spróbował, to powiedział, że... Ale też zupełnie inaczej liście stevii smakują, a inaczej proszek, bo proszek już jest, smakuje bardzo podobnie do aspartamu według mnie, bo ale kiedyś zakupiłam... Na pewno po prostu tam coś dodają, bo... No okropne, użyłam raz i fuj, odstawiłam, ale jadłam liście stevii, koleżanka mnie poczęstowała i były całkiem smaczne. No dokładnie, myślę, że po prostu im bardziej naturalna forma, także tak. Musiałabym... spróbować albo z Brazylii, gdzie z Ameryki Południowej sobie tam sobie sprowadzić. I teraz jeszcze właśnie dyskutowaliśmy tam kiedyś na grupie i taki tam znajomy się przyznał, że jest weteranem terpentyny i podczas długoletniego brania tej terpentyny wysikał mały guz. I okazuje się, że benefity terpentyny są jednak niezliczone. Jest taka ciekawa teoria, że mutacja w komórkach raka jest spowodowana przez pleśń. Przez pleśń, pasożyty i inne mikroby. I właśnie terpentyna w tym pomaga. I tak jak właśnie powiedziałam na początku, jest dużo takich podejrzeń, że Candida przyczynia się do rozwoju raka. Że Candida jest jednym z powodów. Właśnie, które powodują raka. Także też koniecznie trzeba zanurkować głębiej w ten temat, zwłaszcza jeśli ktoś się z rakiem zmaga. Teraz tak, przechodzimy do następnego środka, sodium thiosulfate. To jest środek na oczyszczanie z metali ciężkich. Pomaga też przy raku i podaje całą masę linków. I znowu właśnie strona Earth Clinic. Bardzo, bardzo, bardzo polecam, bo tam jest cała masa, tak jak już powiedziałam, cała masa różnych remediów, przeróżne. Zobaczycie rzeczy, o których wam się pewnie nie śniło. Czyli tak, sodium thiosulfate jest skuteczny w radzeniu sobie z zatruciem cyjankiem. Pomaga się pozbywać ciężkich metali. Jak wygląda? To są takie bezbarwne kryształki,
które się składają z sodu, siarki, wodoru i tlenu. Ale oficjalnie przez FDA jest oczywiście zabronione do spożycia, do użytku wewnętrznego. To się stosuje... A nie, w sumie jest dodawana tak, ale tylko jako dodatek, jako chyba konserwant w pożywieniu. Agnieszka, mówisz o DMSO? Nie. Sodium thiosulfate. Aha, okej. Okay. DMSO powiem, zapomniałam przynieść buteleczkę, ale powiem, bo to będzie w dalszej części. Czyli sodium thiosulfate się po prostu używa do oczyszczenia, nawet nie do oczyszczenia, w basenach, w takich terapeutycznych spa, w termalnych spa. Co jeszcze usuwa? Usuwa chlorin, czyli chlor, cyjanek, ciężkie metale. Można dostać w formie albo płynnej, albo suchej. I ja Wam pokażę, jakie sobie kupiłam. Kupiłam sobie akurat, też Wam podaję linki. Na eBayu po prostu można kupić, chyba kosztuje 9 dolców. Do kąpieli? Nie, do kąpieli, do przyjmowania wewnętrznego. Okej. Okay. No to ciekawe, nie słyszałam o tym. Wiecie co, miałam stronę i chciałam zarzucić linka i okazało się, że zbanowali już tą stronę, a było tam cała masa po prostu dobrodziejstw rozpisanych i już jest link niedostępny. No właśnie. Trzeba uciekać z Google'a i na ile możliwość to na dysk ściągać, póki to wszystko jest. Dokładnie, trzeba było zrobić backup. Wiecie co, myślę, że tak samo linki do książki dr Daniel współsuwali i udało mi się znaleźć. Także myślę, że ktoś po prostu pewnie zamieścił i przepostował, tylko niestety nie zrobiłam sobie print screena, nie pamiętam, jak ten artykuł się nazywał i po prostu nie mogę już go znaleźć. No. Ale okej, idziemy dalej. Dawka. I tutaj znowu mamy Tony'ego. O, i w tym wideo Tony w bardzo śmieszny sposób opowiada. Koniecznie, to wideo koniecznie obejrzyjcie Tony na temat sodium thiosulfate, ponieważ on Wam powie dokładnie, co się Wam przydarzy, czego absolutnie nie wolno robić, jak się zabezpieczyć przed wypadkami. Także w takim szlachetnym gronie nie będę tutaj wchodziła w takie szczegóły, okej? Okay? Ale ogólnie tak, bierze się 5 gramów, czyli jedną łyżeczkę sodium thiosulfate, czyli tiosiarczanu sodu, miesza się z jedną łyżeczką, on właśnie podaje, że to jest ważne, żeby dodać ascorbic acid, czyli nie sodium ascorbate, ascorbic acid, czyli czysty ascorbic acid i 3 uncje wody, przy czym to jest woda destylowana. Ja sobie od razu dodam, że to jest distilled water, dlatego że woda destylowana właśnie wyciąga rzeczy, ona nie odżywia, tylko to jest martwa woda, która wyciąga rzeczy z organizmu. I od razu uprzedzam, nie smakuje to dobrze. No. Pięknie. I ja też jest. Zrobiłam sobie pierwszego drinka, po prostu wypiłam najpierw małego łyczka, poczekałam 5 minut, wypiłam następnego łyczka. Po trzech kolejnych minutach stwierdziłam, że o wow, mój organizm tego pragnie, nie? Mimo tego, że smakuje ohydnie, od razu po prostu wypiłam całą szklankę. I, o tak? Tak, znaczy całą szklankę, całą dawkę, czyli 1/3 szklanki. Aha, okay. Smakuje okropnie i powiem Wam, że pod koniec, zrobiłam dokładnie, robiliśmy to przez 29 dni, ponieważ w 20 nie dostałam silnej reakcji, po prostu bałam się, że zwymiotuję i stwierdziłam, okej, okay, nie, kończymy. Ale przez pierwsze dni po prostu naprawdę moje ciało jakby potrzebowało, nie, i się to czuło. Natomiast nie poleca się to robić dłużej niż przez miesiąc i też nie poleca się robić częściej niż może 2-3 razy w roku. Bo to naprawdę wypukuje organizm ze wszystkich też minerałów, nie tylko z tych ciężkich metali, ale zabiera też te dobre minerały. I w sumie myśmy to brali w taki sposób, że braliśmy sodium thiosulfate tylko z wodą, dlatego że chyba w ciągu dnia braliśmy po prostu witaminę C. Więc w sumie tą witaminę C braliśmy, potem już nie dokładaliśmy. Nie wiem, może można spróbować bez. W sumie chyba na Earth Clinic, na stronce, oni tam nie wspominają o witaminie C, więc być może można też bez. Możecie spróbować, jak Wam bardziej pasuje. Powiem Wam, że witamina C w formie kwasu askorbinowego nie poprawi smaku, absolutnie, tylko go nawet pogorszy. Niestety, niektórym rzeczom nic nie pomoże. Także ta substancja jest po prostu super, po prostu naprawdę to jest taki hardcore detox, ale naprawdę czujecie, że to działa. I co bardzo ważne, mój mąż ma problemy, które
do tego wrócę może wcześniej nieoficjalnej, nie będę teraz o tym mówić, ale są naprawdę dziwne problemy, których genezę w ogóle nie bardzo ciężko określić. I on miewa takie bardzo dziwne bóle czasami. Nawet po usunięciu właśnie kamieni z woreczka żółciowego, które wypłukaliśmy metodą naturalną Huldy Clark, dalej mu te bóle żołądka powracają czasami po tym, co się nigdy nie dzieje, jak jemy domowego jedzenia, które ja gotuję. To się nigdy nie dzieje. Dzieje się tylko i wyłącznie, kiedy bierzemy, kupujemy, po prostu zamawiamy z restauracji. Niestety, nie wiem, co się dzieje po drodze. Nawet z dobrych restauracji czasem się zdarza, że są po prostu problemy, a najczęściej to po prostu jedzenie nie jest dobrej jakości i wtedy dostaję po prostu strasznego bólu i wcześniej te bóle trzeba było po prostu przeżyć 6 godzin strasznego bólu. Natomiast teraz podaję sodium thiosulfate w momencie, jak się ból zaczyna i po godzince czy dwóch ból całkowicie ustępuje. Więc to jest naprawdę, to jest remedium, które nas uratowało, nie? Po prostu od godzin niepotrzebnego bólu, którego przy czym dalej dokładnie nie ustaliłam, ale mam parę teorii, o których powiem później. Okej, jedziemy dalej. Inne skuteczne środki detoksujące, o tym już w sumie wspomniałam, mamy chlorelle i tutaj jeszcze tylko informacja, że z tego, co usłyszałam gdzieś na stronie, najlepsza jest japońska albo koreańska i dawkowanie do 3 razy dziennie właśnie na pusty żołądek. No właśnie cilantro, kolendra, zielona herbata i też witamina C i formuły alkalizujące pomagają na ciężkie metale i ten shilajit, czyli mumio. I to też właśnie można... Wiem, że w Rosji na przykład to jest bardzo popularne. Tutaj myśmy głównie spożywały to, jak chodziłyśmy do lekarza tybetańskiego. Lekarze tybetańscy zawsze przepisują właśnie specyfiki, takie kuleczki, bo one brązowe jemy zawsze zawierają mumio. Także w taki sposób wiem, że można zrobić. I wiem, że w Rosji jest łatwo dostać, jak ktoś ma kontakty, na pewno można sprowadzić. I teraz tak, detoks według Huldy Clark i tutaj szczególnie dla Kasi, bo Kasia pytałaś, ale jeszcze w sumie stronę wysłałam. Pokażę Wam, jest wiele stron tak naprawdę z doktorem, które się podpisują. Znalazłam akurat tą, dlatego że tutaj jest wytłumaczone są te wszystkie detoksy i jak widzicie są detoks przeciwko pasożytom, detoks nerek, detoks program jelitowy w sumie, detoks wątroby i tam inne takie pasożyty. I ona też używa tych różnych takich zaperów chyba i ozonatorów i różnych innych tych. Ale chciałam Wam tylko podać najprostszy taki przykładzik, ale ja w sumie jeszcze do tego przejdę, to powiem tylko tak, kolejność, w jakiej ona podaje się, powinny wykonywać detoksy. Najpierw detoks pasożytów ciężkich, potem kandydoza, jeśli mamy problemy z kandydozą, jeśli nie można pominąć. Następnie detoks nerek, potem detoks wątroby i na samym końcu robi się detoks metali ciężkich. Taka jest najoptymalniejsza kolejność, chyba że się ma problemy, tak jak musieliśmy zrobić to płukanie wątroby, by były kamienie, więc my to zrobiliśmy jako pierwsze, ale równocześnie ten detoks z wątroby jest najprostszym i tutaj jak sobie wejdziemy na stronę, tutaj są podane składniki, czyli potrzeba Epsom salt, oliwę z oliwek, świeże grejpfruty. I tam to są w sumie opcjonalnie te tabletki na sen i black walnut tincture. Black walnut tincture to akurat wchodzi w skład detoksu przeciwko pasożytom i ono tutaj rekomenduje, żeby właśnie wziąć na wypadek, gdyby coś z wątroby wyszło, żeby to jeszcze wytłukło je tak dla pewności. No i to jest bardzo prosty detoks. Przygotowujemy napój z soli epsomskiej. Wcześniej nie jemy żadnego mięsa, tylko możemy jeść ryż i jakieś owoce i ewentualnie płatki owsiane. Natomiast nic ciężkiego i nic tłustego i też żadnego mięsa. I potem przygotowujemy taki właśnie napój. Dzielimy go na 4 porcje i pierwszą porcję wkładamy do lodówki, bo ponoć nie smakuje tak źle, jak się go schłodzi, więc to jest powód, dla którego się wkłada do lodówki. Pierwszą porcję pije się o 6, 180 ml, czyli tak powiedzmy pół kubka może, czy czwarte kubka. Następną porcję o 8 wieczorem. Tuż przed 10 przygotowuje się ten główny składnik, czyli rozpuszcza się, wlewa się oliwę z oliwek i wyciska się grejpfruty. I nie
miesza się to razem, potrząsając, i powiem wam, że wow, gdybym mogła ten piłać codziennie, bo to jest takie pyszne. Nie trzeba absolutnie żadnego smaku tutaj poprawiać niczym. Oliwa z oliwek razem z sokiem z grejpfruta po prostu smakuje super. Ja uwielbiam to pić. Znaczy, oczywiście jak muszę, jak robimy detoks. I potem po wypiciu tego bardzo ważne jest, że trzeba się praktycznie od razu położyć do łóżka. Znaczy tak, wtedy się jeszcze bierze te 4 kapsułki na sen, chyba że się ma bezsenność, to bierze się 8. I trzeba to wypić w ciągu 5 minut i następnie się położyć. I przez pierwsze 20 minut ona prosi, żeby się w ogóle nie ruszać w miarę możliwości, bo to może zakłócić cykl wydostawania się kamieni z woreczka. Natomiast powiem wam tak, że pierwszy raz robiliśmy, nie polecam robić, jak jesteście we dwójkę, to niech pierwsza jedna osoba zrobi najpierw, a druga osoba następnego dnia, bo będziecie się bić o łazienkę. Nie ma sensu. Także mój mąż przez pierwsze 20 minut faktycznie, ponieważ robił pierwszy raz, był trochę przestraszony, więc po prostu leżał i się nie ruszał i poszedł spać o 10. Ja oczywiście nie chodzę spać o 10 nigdy w życiu. Więc po 2 godzinach, jak dołączyłam do niego, weszłam do pokoju, to się przeraziłam, bo go zobaczyłam w postawie zwyczajowej, nie? I sobie myślę, kurde, nie wyjdzie ten detoks, nie? Ale powiem wam, że rano się jednak okazało, że już za pierwszym razem po prostu, po tym jak najpierw zaczęły wyskakiwać piasek, potem takie większe kamyki i na samym końcu dostaliśmy 2,5 centymetra. Tak, taki wielki po prostu kamień z woreczka żółciowego wyszedł. O, madre mia. I po czym to? Tylko po tym soku z grejpfruta z oliwą? Mhm. Serio? I słuchajcie, i w ogóle ona tutaj mówi, to jest totalnie bezpieczna terapia, bo ona to robiła na pacjentach w wieku lat 70 i 80, przebadali 500 przypadków, mieli, nikt nie miał bólu, nikt. Niesamowite. Także, bo wiecie, co się dzieje, po prostu w momencie, jak zaczynamy, jak siadamy na toalecie, nie wyrzucamy treści jelitowej, tylko wyrzucamy właśnie te rzeczy z wątroby i z woreczka, czyli te walwy. Te rzeczy tam się otwierają i właśnie schodzi ten całe obładowanie z wątroby. I teraz tak, dlaczego nie wyciąć woreczka? Po co w ogóle cokolwiek wycinać? Dokładnie. To, że my nie znamy, jaką funkcję dokładnie medycyna się nie dokopała współczesna, jaką funkcję pełni dany narząd, nie znaczy, że ten narząd jest niepotrzebny, bo lekarze uważają, a po co ci woreczek żółciowy? Woreczek żółciowy jest do niczego. Natomiast George mój mąż miał znajomego w latach tam swojej młodości i pamiętał, że ten znajomy wycinił mu woreczek żółciowy, jak miał jakieś 20 lat i on się cały czas potem skarżył, że po prostu problemy z trawieniem, że po prostu cały czas się skarżył. Życiem po prostu zepsuła ta operacja, nie? Że tak to nazwiemy. I po prostu Josh sobie zapamiętał. I jak wróciliśmy od lekarza, się okazało, że ma właśnie prześwietlenie, mu zrobili i tak dalej. On mówi, ale nie chcę mieć operacji. No i właśnie wtedy, wiesz, postanowiłem, że czegoś poszukamy. No i w taki właśnie sposób znalazłam tą metodę. Są w ogóle chyba ze 2 książki. Jeden jest Andreas Morris, książka napisana przez tego kolesia. To jest dokładnie ta sama metoda, ale on tam więcej pisze na ten temat w tej książce i w ogóle podaje takie ciekawostki na temat samej wątroby i woreczka żółciowego, jakichś takich cudarzy po prostu. Warto sobie tę książkę przeczytać, żeby dowiemy się. Czy ja mogę mieć pytanko? Właśnie robiłam oczyszczenie pierwszy raz woreczka. Też miałam taką sytuację, że lekarz mi powiedział do usunięcia, bo pojechałam do szpitala z wielkim bólem i z zapaleniem woreczka żółciowego. No ja mu powiedziałam, że nie, że się wypisuje na własne życzenie i że mu wyślę kamienie w worku pocztą. W ogóle mnie wałkował, pół godziny mnie próbował zmanipulować, czy no w ogóle nakłonić do operacji różnymi sposobami. Miał przy sobie ucznia, który uczył się, jak rozmawiać z pacjentem. Ostatnio osobiście, więc wiem, co czujesz. Ja to miałam już kilka lat temu, ale powiedziałam, że po prostu wyślę mu zdjęcia moich kamieni albo mu wyślę w ogóle kamienie w woreczku. Wyciągnięte z pęcherzyka, bo on twierdzi, że to jest niemożliwe. To skupmy kamieni. Tak. On niestety zachowałam je, ale nie nadawało się to, żeby wysłać. Dlatego robię kolejną turę. Właśnie piję sok. I teraz pytanie. Bo Andreas Morris podaje taką procedurę, żeby
tydzień przed chyba 5 dni, 6 dni przed oczyszczeniem pęcherzyka żółciowego, żeby pić sok z octem jabłkowym. Super, że o tym wspomniałaś, bo kompletnie o tym zapomniałam i powiem Wam, że myśmy nie mieli czasu, żeby to zastosować i nie zastosowaliśmy, mimo tego zadziałało. Ale oczywiście, jak masz okazję, jak masz czas, jak najbardziej zrób. Tak, bo dokopałam się do informacji, że jeżeli się robi właśnie bez tego soku, to co robi sok z octem? Z tego co pamiętam, to chyba zmiękcza te kamienie i one wtedy, ja w ogóle po tym pierwszym oczyszczeniu nie wyszło mi nic, z Huldą Clark robiłam, nie wyszło mi nic, ale to po prostu trzeba powtórzyć, bo czasami przy pierwszym oczyszczeniu nic nie wychodzi. Doktor Hulda Clark mówi, że przynajmniej 10 razy trzeba zrobić, żeby kompletnie wszystko wypłukać. Dokładnie. I powtórzyłam, zrobiłam metodą Andreasa Moritza. To jest praktycznie to samo, tylko że Andreas Moritz mówi o tym soku i occie jabłkowym. I jak rzeczywiście, jak zbadałam te kamienie, to one były, rozpuszczały się w ręce. I dlatego duże kamienie przechodziły przez przewody żółciowe bez problemu. No a wiem, że jeżeli one są twarde, to jest ryzyko, że on tam gdzieś może utknąć, kamyk duży. Tak, właśnie tak się ludzie obawiają, natomiast dr Hulda Clark w sumie, ona tutaj też mówi, jest dokładnie jedno zdanie, że, znaczy nie wiem, czy to akurat do tego, ona chyba z tego co widziałam też jakby polecała tą opcję, natomiast nie wspomina tutaj dokładnie, no właśnie, no, nie wiem dokładnie, właśnie ona tutaj mówi o zapowaniu się, czyli to, żeby się zapować przez tydzień przez, czyli nie wspomina o tym, ale tak jak mówię, z naszego doświadczenia, a zwłaszcza jak mojemu mężowi, że tak powiem, wyszło od razu, a biorąc jakby pod uwagę jego stan zdrowia, też się zdziwiłam, że wszystko wyszło, nie? Więc myślę, że wiecie co, tak, jeśli macie czas, zróbcie na pewno, bo to na pewno nie zaszkodzi, tylko właśnie pomoże. Natomiast jeśli macie sytuację taką, że nie możecie czekać, to po prostu spróbujcie zrobić cleanse. Jak wyjdzie, to super. Następny zrobicie z tygodniem przed, a jak nie wyjdzie, no to trzeba właśnie z tym tygodniem przy picia soku z jabłek i wtedy to powinno pomóc. Ale trzeba będzie zrobić przynajmniej z 10 razy, tak czy siak. Mm-hmm. Plus nie robić w pełni, słyszałam, żeby nie robić w pełni, jak jest pełnia księżyca i chyba nów. Ale serio. Aga, bo wiesz, ja się przygotowuję do tego właśnie oczyszczania tej wątroby i odrobaczenia właśnie według dr Clark. I teraz to, co teraz powiedziała Emilia, czyli najlepiej, żebym zaczęła już pić ten sok z czego dokładnie? Z octu jabłkowego, tak? Czyli tak, masz mieszankę, bierz sobie litr soku jabłkowego, odlewasz, dobra, musisz mieć 800 ml soku jabłkowego i 200 tego octu. Okay. Czyli i to mieszasz ze sobą i pijesz litr roztworu dziennie. Okej, super, dzięki. Dzięki dziewczyny. Też jak znajdziecie linki, to podeślijcie na czas, to sobie wszystko pozbieramy i powkładamy. Ale też jest po prostu jego książka, można kupić książkę na Amazonie, Andreas Moritz. Książka jest bomba, polecam, mam PDF-a. Teraz dziewczyny chciałam jeszcze... Podeślij dziewczyną, ja akurat kupiłam z Amazona, a zawsze nie znam, że... To dziewczyny, jakbyście mogły na czata wrzucić, jak macie jakieś materiały ciekawe. Agnieszka? Mhm. Bo ja próbowałam zrobić zakupy właśnie w sklepie dr Clark. Jak przyszło do zapłaty, to zobaczyłam, że opłata sama za przesyłkę to była gdzieś tam około 100 euro. Czekaj, ale ona ma punkty w Europie, ona ma sklepy w Europie. Ma chyba w Holandii albo w Niemczech. No właśnie, nie wiem, może jest teraz... Podaj mi linka, pokaż jakiego linka użyłaś. No tego linka, który ty mi wysłałaś. A to jest drclarkstore.com? To, co mi wysłałaś, tak. Mhm. To spróbuj znaleźć albo wersję europejską, albo po prostu wejdź sobie w wyszukiwarkę Google i po prostu zwyczajnie wstukaj Dr. Hulda Clark Store i żeby po prostu pokażę ci coś na Irlandii. Bo na bank ma sklep w Europie. Dobra, bo właśnie chodziło mi o to, żeby kupić te produkty, które są jakby zdrowe i bezpieczne w użyciu. I teraz Monika napisała na czacie,
żeby dać, podać nasze maile, to zostaną wysłane wszystkie materiały. To dziewczyny, wrzućcie tam swoje maile, proszę, dobra? To Monika i tam ewentualnie Emilia mogłabyś tam podesłać, co masz, dobra? Ja to mam czata. Dobra, to ja wpisuję swój mail, a ty, Agnieszka, wiesz, jak masz dalej tam coś, jakiś jeszcze materiał, to możesz tam, możesz jechać. Aha, tam od rzeka. Ja przesłałam swojego. Dobra. Jestem, dzięki dziewczyny. A okej, okay, czyli detoksy już przerobiłyśmy i teraz ważny temat, uzupełnianie minerałów i probiotyków po detoksie i znowu polecam film do niego. Wszystko dokładnie tłumaczy, ale wkleiłam tutaj jego recepturę na miks mineralny. I oczywiście jak bierzecie jakieś tam inne suplementy, to was to kupujecie w proszku suplementy, żeby było bez dodatków, tak jak często właśnie w tabletkach, do tabletek się dodaje utwardzacze i takie tam różne. Też możecie sobie domieszać, że właśnie w tym momencie mój miks tak rozbudował, że po prostu tak jak cały jeden posiłek, nie? No, tyle tych suplementów. Czyli tak, łyżeczkę sody oczyszczonej, 1/4 łyżeczki potassium bicarbonate, czyli to jest po prostu potas w takiej formie. Magnesium citrate, bo to jest też ponoć najlepsza forma poza kąpielami, z jakiej się magnez przyswaja. Mała ilość boraksu. I teraz tak, on też poleca aspiryny. Okazuje się, że aspiryna jest dobra nie tylko przy przeziębieniach czy tam bólu głowy, ale jest dobra na cały szereg rzeczy i w ogóle ma jakieś, jest antyoksydantem, jakieś przeciwrakowe właściwości, na mózg dobrze działa, także on po prostu poleca brać sobie 200 mg codziennie i właśnie prewencyjnie. Częścią tej mieszanki jest EDTA, czyli to jest chelator, czyli i też agent, który dostarcza albo wyciąga rzeczy z komórek. Czyli jak się bierze te rzeczy, minerały właśnie razem z EDTA, to ma jakby ułatwić transport minerałów do komórek. Taki jest cel. Ale też bierze się go przy oczyszczaniu, żeby wyciągnąć rzeczy z komórek, żeby się ich pozbyć. I tutaj jedna łyżeczka, przy czym są dwie formy EDTA, jest calcium, sodium, calcium EDTA i sodium EDTA. Ja akurat chyba sobie kupiłam tą kalcium, bo sodium jest chyba bardziej hardkorowa po prostu. Poczytajcie sobie w internecie więcej na ten temat, będzie to wytłumaczone. Na przykład na Amazonie czytałam recenzje ludzi. Bardzo dobrze jest czytać recenzje, bo po prostu ci ludzie opisują historię swoich chorób i dużo się z tych recenzji można dowiedzieć tak naprawdę. Także cenna wiedza tam jest zgromadzona. Dalej, a tutaj jest pomyłka w tekście, nie ascorby, tylko ascorbic acid, dlatego że tutaj mamy baking soda, czyli on sobie po prostu robi sodium ascorbate, bo bierze sobie ascorbic acid i miesza to z sodą i wychodzi mu sodium ascorbate. I dalej 4-5 kropelek jodyny, czyli płynu Lugola i selen. Selen to jest cynk w nawiasie, nie powinien być w nawiasie, bo to nie jest to samo, czyli i selen, i cynk. I można dodać lysin, bo to poprawia produkcję kolagenu, czyli jest dobra na skórę, i tauryna, która jest dobra na serce. I tak naprawdę całą masę innych minerałów można do tego dodać. Ważne było tylko, żeby się jakby te minerały nawzajem nie wykluczały. No i ważne, które się rozpuszcza w wodzie, które się przyjmuje w tłuszczach, nie? Witaminy A, D, E i K są rozpuszczane w tłuszczach, cała reszta, zwłaszcza witaminy B są rozpuszczane w wodzie. I teraz jeśli chodzi o aspirynę, też Wam podam linka tutaj, bo ja nie mogłam znaleźć zdrowej aspiryny, bo miałam do wyboru tylko bajerowską, ale się okazuje, że jest naturalny substytut i to się nazywa White Willow Bark Extract Powder. Czyli można sobie to spokojnie kupić, zawiera kwas salicylowy i można spokojnie używać tego zamiast aspiryny. I oczywiście oprócz minerałów i witamin, probiotyki po tym detoksie trzeba koniecznie uzupełnić, bo będziemy mieli organizm całkowicie wypłukany. I teraz podam... Ktoś miał pytanie? Panie, okej. Okay. Podam Wam jeszcze... Tony podał taką ogólną listę suplementów, które są dobre, które dobrze przyjmować na co dzień. I czyli tak, on poleca wszystkie chlorki, czyli chlorek sodu, chlorek potasu,
miedzi, cynku, magnezu, wapnia i, okay, i wapnia. Dalej słonina, potem selen, NAC, czyli N-acetylcysteine. To jest środek, który było tutaj wspomniany, gdzieś wcześniej mi z głowy wyleciało, ale to jest jeden z właśnie bardzo istotnych suplementów i bardzo dobrze to brać. Dalej wiadomo, witamina C, witamina A w formie retinolu palmitate. Czyli ja nie polecam chyba w formie beta-karotenu, retinol palmitate. I też nie w formie tych kwasów omega, bo on właśnie... On poleca taką formę, ok, retinol palmitate. Dalej, grapefruit seed extract, czyli nie wiem, kiedyś krążyło po Polsce z Czech, taki produkt citrokapki się nazywał, czyli dokładnie to samo. I olejki esencjonalne, szczególnie polecane są te oparte, znaczy te drzewne albo z drzew lub krzaczków, czy tam ziołowe, czyli oregano, tymianek, chamber, czyli savory albo summer savory, cynamon, goździk, imbir, czosnek, cebula i listek laurowy. Się okazuje, że są właśnie takie olejki esencjonalne zrobione z cebuli, czosnku i z listku laurowego. I dalej saponiny. Też sobie kupiłam, też kurczę zapomniałam tutaj przynieść, żeby wam pokazać. Sarsaparilla, yucca i olive. Także możecie sobie wrzucić w internet, poczytać więcej na ten temat i potem dziogula. Też jeszcze nie przetestowałam i ginseng. No i oczywiście terpentynę, enzymy i to po prostu jest mieszanka, która, znaczy te wszystkie suplementy i te wszystkie środki będą bardzo skuteczne we wzmacnianiu organizmu przeciwko pewnemu szczególnemu zagrożeniu, o którym opowiem później. Ale ogólnie też je można brać, po prostu bardzo, bardzo dobre są. I jeszcze kilka rzeczy, o których też nie mogę omówić tutaj teraz, czyli MMS. Miedź jest bardzo dobra, wysokie dawki witaminy C, ginseng trzeba brać, ale nie w tym samym czasie, kiedy witamina C, bo się neutralizują nawzajem i ważne, żeby przyjmować pożywienie bogate w kwercetynę i cysteinę, czyli na przykład garlic. I teraz tak, przechodzimy do przyrządzenia detoksu komórkowego. Kolejny filmik załączyłam linka. I to jest tak, ten detoks jest dwustopniowy, najpierw bierze się kąpiel, a potem smaruje się olejkiem, który się samemu przygotowało. I teraz tak, do kąpieli co dodajemy? Dodajemy dwie kubki soli epsomskiej, jedna, druga kubka sody oczyszczonej, ocet jabłkowy, sól himalajską, boraks można dodać trisodium phosphate. O trisodium phosphate jeszcze powiem, ale w każdym razie to jest, jak robiłam prezentację o olejkach, to jest właśnie to, czego dodałam sobie do pasty do zębów. Właśnie za poleceniem, jakby zainspirowana produktem, który Tony przygotował. I cztery nakrętki DMSO, czyli tutaj DMSO do kąpieli. I jeszcze pół uncji terpentyny. Czyli to sobie wszystko wlewamy do... Aczkolwiek jeśli ktoś ma... Może wystąpić reakcja na terpentynę u niektórych osób, tak jak u mojego męża, więc terpentynę bym pominęła, jeśli ktoś ma takie reakcje skórne, bo się okazuje, że właśnie jest lista olejków esencjonalnych, które powodują reakcje skórne. Zostało to przebadane. No i terpentyna też czasem może wywołać takie reakcje, zwłaszcza jeśli, nie wiem, czy to była terpentyna ze Skandynawii, czy to była francuska terpentyna. Któreś tam rodzaje terpentyny mogą powodować takie podrażnienia. W każdym razie to jest wszystko powyżej w tekście. Wszystko to tam zamieściłam, informacje możecie sobie wrócić i wyszukać. I teraz tak, po tym jak weźmiemy taką kąpielę przez 30 minut minimum albo 40, a jak dłużej to też lepiej. Przygotowujemy sobie taką mieszankę, czyli mieszamy olej nośny z olejkami esencjonalnymi. I teraz on tutaj polecił olej z orzeszków ziemnych. Ja sobie właśnie kupiłam. I to też jest receptura Edgara Cayce'a. Tutaj
Czyli po prostu taki olej, nie było drogie, 11 czy 16 dolarów za taką dużą butelkę, ponieważ ten olej zawiera duże ilości kwasów omega-6, czyli bardzo dobra opcja właśnie na skórę, ale też można użyć innych olejów, chyba tam słonecznikowy, jakikolwiek tam zdrowy olej. I podam też listę zdrowych i niezdrowych olejów później. Czyli no on też poleca kokosowy, czyż być może już wiemy, że kokosowego być może nie, skoro ma taką wysoką zatykalność skóry, ale chyba słonecznikowy powinien być okej. Okay. Słonecznikowy nie mylić z safflower oil. Co to jest safflower oil? To jest chyba rzepak, tak? Olej rzepakowy. Ponieważ ten olej jest zły, bardzo, bardzo zły. I do tego dodajemy mieszankę trzech olejków esencjonalnych, takich wyselekcjonowanych olejków esencjonalnych, czyli dodajemy po 5 kropli z każdego, tak do maksymalnie do 20 kropli. Ale tutaj nie było podanej dawki. Wiecie co, ja to są chyba 2 uncje. Nie, sorry, jedna uncja, czyli jedna uncja oleju. Z oleju nośnego i do 20 kropli tych trzech olejków esencjonalnych. I teraz tak, dlaczego wintergreen, birch, czyli brzoza i anysz albo mięta? To są olejki, które mają właśnie wysoką zawartość polifenoli i to jest bardzo właśnie istotne podczas tego detoksu. Czyli te trzy olejki no byłyby, powiem, taką mieszanką doskonałą, gdyby nie fakt, że one są wszystkie bardzo silne i bardzo słodkie. Jak sobie zrobiłam właśnie taką pierwszą mieszankę z tych trzech, to trochę mnie to przytłoczyło i potem już drugą butelkę sobie zrobiłam według receptury, którą Tony podał, czyli wintergreen, birch i peppermint. Dlatego, że ta mięta trochę zniwelowała ten taki odurzający zapach i po prostu było to łatwiejsze dla mnie znieść. Ale ogólnie olej pachnie super i bardzo dobrze działa. To też opowiem w części nieoficjalnej. I tutaj jest jeszcze taka jego receptura na trawienie i na poprawę flory bakteryjnej. Tutaj macie przepis, nie będę teraz przez niego przechodziła. W każdym razie jest wklejony, zobaczycie sobie. To jest bardzo prosty przepis, bo tu się dodaje tylko czosnek, który się miesza z octem, copper chloride, zinc chloride i olejki esencjonalne. Tutaj są wyszczególnione, które i trochę selenium, liposom. Okej, nie jest taka bardzo prosta. W każdym razie przepis tutaj jest, możecie sobie spróbować i tutaj dokładnie jakby przygotować. I on też podaje swoją recepturę taką poza terpentyną na pozbycie się biofilmów z ciała. I przypuszczam, że to akurat biofilmy niekoniecznie będą tylko w naszych jelitach, ale też wszędzie indziej. Tutaj zamieszczam link do jego właśnie wideo i taki prosty przepis, to jest właśnie, jak pamiętacie, Kasia, to była właśnie ta mieszanka, którą piłam, którą na wyzwaniu facebookowym, które mi rzuciłaś, czyli whisky z olejkami esencjonalnymi. Czyli tak, możemy użyć alkoholu. Dlaczego alkoholu? Oczywiście jak ktoś alkoholu nie toleruje albo nie lubi, albo z powodów zdrowotnych nie może, może zastąpić olejami nośnymi i zaraz o nich powiem, jakie to mogą być. Natomiast alkohol, dlatego że alkohol bardzo szybko dostarcza cokolwiek do tego alkoholu włożymy do systemu, czyli jest takim bardzo szybkim transporterem. I z tego właśnie powodu dobrze jest to brać na alkoholu. Jak ktoś da rady i nie ma problemów, no to polecam. Czyli robimy sobie szota z whisky, z wódki, z koniaku, z brandy, cokolwiek lubimy. Wiadomo, nie z wina i nie z piwa, bo to nie zadziała, to musi być alkohol, taki hard liquor. I dodajemy jedną albo dwie kropelki ze dwóch, maksymalnie trzech olejków esencjonalnych. Wiecie, jak dodacie więcej olejku, będziecie musiały dolać więcej wódki, bo będzie po prostu bardzo ostre. Także on poleca tymianek, oregano, savory, opcjonalnie, wybierzecie sobie którykolwiek z nich chcecie. Savory to jest olejek
doTERRA ma ten olejek, nazywa się Summer Savory. Te wszystkie inne firmy, u których ja kupuję, one nie mają konkretnie Summer Savory, mają tam może jakieś inne typy savory, natomiast ponieważ nie mogłam znaleźć w moich firmach, wyszukałam tam gdzieś, w sumie muszę poszukać linków, mogę te linki też załączyć, ale wyszukałam sobie właśnie, gdzie kupić Summer Savory i też gdzie kupić olejek esencjonalny z czosnku i cebuli, bo to też nie jest produkt, który wszystkie firmy sprzedają, nie ma zapotrzebowania aż takiego, ale są właśnie te olejki, które powinny się spożywać wewnętrznie. I teraz tak, jeśli nie chcecie alkoholu, to możecie użyć oleju sezamowego, słonecznikowego, oleju z oliwek, przy czym musi to być prawdziwy olej z oliwek, a nie podróbka, bo nie wiem, czy wiecie, ale zdarzają się, zwłaszcza w Stanach ponoć, olej z oliwek jest bardzo często, jak to się mówi, fałszowany, oszukany. I to właśnie zauważył ten pan z Nowej Zelandii, który jest tą trzecią osobą wypowiadającą się na temat kandydy. Potem jak przyleciał do Stanów, bo w Nowej Zelandii najwyraźniej miał lepsze jedzenie i po prostu zauważył, że bardzo wiele olejów, olej z oliwek w Stanach jest po prostu ma fatalną jakość, bardzo złą jakość, więc trzeba uważać, bardzo często się po prostu ten olej fałszuje. Czyli tak, czyli z oliwek, dalej olej z orzeszków ziemnych, czyli właśnie ten, olej z pestek winogron, olej migdałowy, i wszystko, co zawiera kwasy omega-6, czyli takie oleje, które się nadają do gotowania. I dalej olej z makadami, olej kokosowy i nawet masło. I może też być masło ghee i może też być MCT. I co to jest MCT? Tutaj wyszukałam na szybko taką definicję. Medium chain triglycerides are triglycerides with 2 or 3 fatty acids having an aliphatic tail of 6 to 12 carbon atoms. Medium chain fatty acids. Rich food sources for commercial extraction of MCT is include palm kernel oil and coconut oil, czyli olej z palmy kokosowej i palm kernel oil. Ktoś wie, co to jest palm kernel oil? Olej palmowy. Olej palmowy, okej, dzięki. Czyli te dwa też są dobre, natomiast czego absolutnie nie należy brać sojowego, zwłaszcza w Stanach, bo jest bardzo zmodyfikowany genetycznie, rzepakowego, safflower, nie wiem, czy rzepakowy, chyba nie, chyba to jest coś innego. Safflower właśnie nie znalazłam tłumaczenia na polski, ale ponoć bardzo zły olej i powoduje, nawet może spowodować atak serca, gdzieś tam były jakieś badania na ten temat zrobione. I ogólnie niczego, co zawiera omega-3, ponieważ właśnie to jest zdanie, że omega-3 nie są za dobre i tylko i wyłącznie omega-6 albo omega-9. I jeszcze tak na koniec właściwie pokażę Wam ostatnią rzecz, przygotowałam sobie tutaj, czyli T-Sticks, czyli recepta jest bardzo prosta, do wody destylowanej dodaje się 2 łyżeczki trisodium phosphate, czyli jest minerał, który tak samo można kupić na Amazonie. Po czym dosypuje się 6 łyżek stołowych sody oczyszczonej i wlewa się do butelki albo 16, akurat ta jest 16-uncjowa, albo 24-uncjowej. Jak macie 16-uncjową, będzie większe stężenie, jak będzie 24-uncjową, to będzie mniejsze stężenie. Jest ok, możecie też rozcieńczyć trochę, jak będzie za mocne w takiej mniejszej butelce. Czyli zmieszać razem i co robimy? To jest płyn do płukania ust. Czyli używa się go dziennie, raz dziennie albo kilka razy dziennie. Czyli płukamy usta przez przynajmniej 2-3 minuty, można też dłużej. I po prostu tak konkretnie mocno przepuścić ten płyn przez wszelkie możliwe szczeliny, jakie mamy pomiędzy zębami albo w zębach. I tony według Tony'ego, i też powiem, zauważyliśmy, efekty są takie, że faktycznie pomaga się pozbyć próchnicy i jakichś tam problemów. Wiem, że
akurat też na mężu przetestowałam, zaczął mieć problem z zębem, nie za bardzo było jak pójść do dentysty, zaczęliśmy tego używać i nie ma, i przeszedł mu ból już w tym momencie, a to jest ząb, który był po leczeniach kanałowych i różnych innych masakrach. Więc tak samo trzej sobie fosfaj dodałam sobie do pasty i znowu, dlaczego ten płyn jest taki ważny i dlaczego to on i tak mówi o tych rzeczach w tym poszczególnym kontekście, wytłumaczę w części nieoficjalnej, ponieważ nie mogę tego zrobić teraz. W każdym razie bardzo dobry płyn, jak się ma problemy, no właśnie jak się ma tam próchnicę, bo ponoć jest w stanie nawet usunąć próchnicę, czyli FDA i dentyści na pewno totalnie nie chcą, żeby ta wiedza się rozpowszechniała. I jak się to ma tam różne inne problemy typu luźne dziąsła czy coś takiego. I w momencie jak się płucze usta, tym będziecie czuły, że jest taka cierpkość i że coś, że wam tak pulsuje w ustach. Także my efekty obserwujemy. I na sam koniec jeszcze takie przykłady wideo, które zrobił Tony. Słuchajcie, Tony jest gościem, który chyba przeleciał przez całą branżę alternatywnej medycyny. Jak sobie wejdziecie na jego kanał, do którego tutaj podaję linka, to zobaczycie, że nie tylko robi mieszanki, jakieś tam suplementy, środki na skórę, w ogóle podaje dużo przepisów, jak sobie radzić ze skórą problematyczną na bazie jakiejś witaminy C, octu, takich mieszanek z siarką i takich tam różnych rzeczy, ale też uczy ludzi, jak robić takie osłonki, które chronią przed promieniowaniem na przykład. I tutaj w jednym linku podaję, jak zrobić swoje własne koloidalne złoto albo Eating Citrate. Jest też kolejny link, którego akurat tutaj nie zamieściłam, ale mówi, jak zrobić sobie swoją własną koloidalną miedź, ponieważ w tym momencie, jak chcemy pójść kupić sobie koloidalne srebro, to się okaże, że zamiast koloidalnego srebra dostaniemy nanosrebro, którego nie chcemy. Mówię, że tam wcześniej mówiłyśmy przy okazji poprzedniego spotkania. Więc można sobie w bardzo prosty sposób zrobić koloidalną miedź. Ja wam podaję przepis. Znaczy prosty, w sensie 9 godzin gotowania drutu, dosłownie. Są takie przepisy, ale jest to do zrobienia. Można zrobić też 3 godzinki, jak się podłączy bateryjki. Jak się chcecie z tym pobawić, możecie mieć szybciej. Następne wideo tutaj nawet nie zdążyłam obejrzeć, bo on na kanale robił swoje filmy chyba od 2008 czy 2010 roku, aż do zeszłego roku. Potem się przeniósł na podcast, bo przypuszczam, że być może sensor się albo coś jest za ciężki na YouTubie. Na szczęście nie skasowali mu tych starych filmów, nie wiem czemu. No i właśnie tam poruszę gdzieś temat szczepionek, jeszcze nawet nie obejrzałam, ale polecam, na pewno będzie ciekawe. I taki... To akurat wideo obejrzałam, jak się robi naturalny antydepresant. Pamiętam dwa składniki, używał albo wanilii, albo olejku esencjonalnego z wanilii i pieprzu. I po prostu można sobie zrobić taką bardzo prostą mieszankę i na poprawę nastroju. Więc mi się szczególnie spodobało, bo ja lubię zapach pieprzu, wanilii, ja też lubię i się okazuje, że to bardzo podnosi nastrój. I słuchajcie, tak jak mówię, wejdźcie sobie na jego kanał, zobaczycie tam takie cuda i zobaczycie tam tak bardzo szeroką tematykę rzeczy, które on omawia i również bardzo kontrowersyjne tematy, że na pewno coś sobie tam znajdziecie. Na pewno się na czymś zatrzymacie. Okej, to tyle z mojej strony. Koniec części oficjalnej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I teraz proponuję, żeby dziewczyny zrobiły, a potem przejdziemy do części nieoficjalnej.